Wąsko tutaj jest w Kali Wieluniu, nie zdążył do piłki. Rafał Musielak w pierwszym secie remisowo 3-3. No ciekawi jesteśmy bardzo, czy będziemy świadkami takich emocji, jak chociażby w ostatnim ligowym meczu tych drużyn. Kibice siatkówki doskonale pamiętają. Galaksja prowadziła już z Mostu Stalem w Częstochowie 2-0. Grała koncertowo, wydawało się, że wreszcie będą w stanie przełamać tą serię, o której tyle mówimy, porażek z mistrzami Polski, ale Mostostal doprowadził do piątej partii, seta czwartego wygrał z Galaksją 25-8. To był prawdziwy knockout i wygrał również piątego seta. Teraz Rafał Musielak, bohater tych spotkań w Lidze Mistrzów. I będzie przejście punkt za punkt. W tym pierwszym secie półfinały były dosyć jednostronne. Pokazywaliśmy Państwu w piątek o 19:00 półfinał. Galaksja, Jastrzębie, brązowi medaliści poprzedniego sezonu siatkarze z Boryni właściwie stawiali opór tylko przez pierwszego seta, potem już szybko uporali się z nimi wicemistrzowie Polski. Nie było również niespodzianki w drugim półfinale, także 3-0 szybko wczoraj Mostostal pokonał siatkarzy z Radomia. 5-4 prowadzą obrońcy Pucharu Polski, pozyskany właśnie z Radomia niedawno środkowy reprezentacji Polski Jarosław Stancelewski. Popatrzmy na jego zagrywkę. Pomylił się Jarosław Stancelewski. Mamy ponownie remis w pierwszym secie 5-5. Zobaczymy, który zespół jakby utrzyma tą mocną zagrywkę, która jest kluczem do sukcesu. To podkreślali przed rozpoczęciem dzisiejszego finału obaj trenerzy prowadzący swoje drużyny. Marcin Nowak bez problemu w przyjęciu. Serafin i ten atak, mimo że Radosław Panas tutaj ustawił się w bloku, to jednak ten blok był autowy. Oto powtórka jeszcze ostatniej akcji, widzą Państwo. Radosław Panas sądził, że ta piłka po bloku jeszcze musnęła Serafina, ale tak też się nie stało. Kardosz, taktyczna zagrywka, Bąkiewicz do Wagnera, Damian Dacewicz nie kończy ataku. Kontra Mostostalu, tak, to jest ważny punkt. 7-5 prowadzą teraz mistrzowie kraju, 2 punkty przewagi. Marek Kardosz przybył w tym sezonie ze słowackiego WKP Bratysława, zastąpił Sławomira Gerymskiego. No wydawało się na początku sezonu, że to Lipiński będzie tym, który zastąpi Gerymskiego, będzie podstawowym rozgrywającym zespołu Mostostalu, ale tak się nie stało, a tu widzieli Państwo na powtórce wspaniały atak ze skrzydła Tomasa Kalnińsa. Punkt przewagi tylko Mostostalu i Grzegorz Wagner. No teraz mocno uderzył na zagrywce, ale nie mieli problemu z przyjęciem siatkarze Mostostalu i teraz nieporozumienie w zespole Galaxii. Szkoda, że tej piłki no inaczej nie zagrał do swoich partnerów Kalnis, ale brakowało mu troszeczkę tego miejsca. Mówiliśmy o tym, że to jest mała kameralna hala. No i tutaj, jeżeli jest źle przyjęta zagrywka, automatycznie są kłopoty później z rozegraniem akcji. Tu nie ma możliwości, aby interweniować gdzieś daleko poza boiskiem. I pierwsza przerwa techniczna, 8-6. Widzą Państwo wynik po 5 minutach walki na boisku. Prowadzi Mostostal. Bliski zatrzymania, co Państwo widzieli, pojedynczym blokiem Szczerbaniuka był Damian Dacewicz. Dużo tu tych takich prestiżowych pojedynków będziemy obserwować. Wcześniej warto wrócić do tej akcji ataku ze skrzydła Tomasza Kalnińsa. Doskonale rozrzucił blok Kędzierzyna Grzegorz Wagner, ale to wynikało z tego, że miał doskonale nagraną piłkę po przyjęciu. Porównując tu potencjał obu drużyn, nie ulega wątpliwości, że Waldemar Wspaniały dysponuje lepszymi siatkarzami na skrzydłach. Jeżeli Galaksja nie będzie dobrze przyjmować, jeżeli Grzegorz Wagner nie będzie mógł często uruchamiać graczy środkowych, to bardzo trudno będzie siatkarzom z Częstochowy dziś grającym w gościnnym Wieluniu przerwać tą serię 9 porażek z mistrzami Polski. Teraz Wojciech Serafin. 1 z 2 obok Rolanda Dębończyka, wychowanków klubu, o czym już mówiliśmy, przeżywający teraz chyba, kto wie, czy nie, najlepsze chwile w swojej karierze. Grzegorz Wagner. I proszę, była piłka na środku. Dobrze miał nagraną piłkę olimpijczyk z Atlanty Damian Dacewicz, ale pomylił się. Takich błędów nie może popełniać jeden z najwyższych graczy Polskiej Ligi Siatkówki, jeżeli Puchar Polski, o czym rozmawialiśmy z trenerami przed meczem, miałby wrócić do Częstochowy. Teraz Tomasz Kalnins ponad podwójnym kędzierzyńskim blokiem. Trochę zaspali tam gracze drugiej linii Waldemara Wspaniałego. Na pewno ta piłka była w zasięgu Duszana Kubicy i Marka Kardosza. Do 2 punktów stopniała przewaga Mostostalu.
Teraz Rafał Musielak i ponownie mistrzowie Polski mają 3 punkty przewagi. Rafał Musielak ostatnio w bardzo dobrej formie. No wszyscy pamiętają te jego fantastyczne zagrywki w pucharowym meczu z Olympiakosem Pireus. Niezapomniane chwile przeżywali wtedy kibice, którzy oglądali to spotkanie na miejscu w opolskim Okrąglaku. Robert Szczerbaniuk psuje swój serw, no ale podjął ryzyko mocnej zagrywki. Tutaj jest także to istotne, aby zawodnicy wykonywali polecenia trenerów. Jeżeli trener każe zaryzykować mocną zagrywkę, to tak trzeba uczynić. Nie bać się podjęcia ryzyka. Mocno uderzał tym razem Damian Dacewicz i dobry blok graczy Galaxii. Uradowany teraz Michał Bąkiewicz. Trudno się zresztą dziwić. Czaili się razem z Marcinem Nowakiem na Pawła Papkego, tak aby zatrzymać atakującego reprezentacji kraju. No i ta sztuka im się w końcu udała. I Damian Dacewicz. Druga zagrywka już gorsza. Duży aut. No ale to wszystko. Na razie ta walka w tym pierwszym secie przebiega bardzo wyrównanie. To tylko 2 punkty przewagi Moskostalu. Tu wszystko jest jeszcze możliwe. I Paweł Papka. Podobnie jak Marcin Prus, którego dziś tutaj nie oglądamy na boisku. To sympatycy siatkówki dokładnie wiedzą. Marcin Prus, no teraz przychodzi rehabilitację po poważnej operacji, po zapaleniu żył, ale to już wszystko teraz dobrze się układa, a wracam do myśli, że Paweł Papka, podobnie jak Prus, zaczynał karierę w Starogardzie Gdańskim. Teraz prezentuje świetną formę w polu zagrywki. Kolejna udana zagrywka Pawła Papkego. No i ta przewaga Mostostalu już wzrosła do 4 punktów, 13-9, i o czas poprosili teraz szkoleniowcy zespołu z Częstochowy. Mówiłem o tym, że Paweł Papkę wygrał klasyfikację najlepiej zagrywających siatkarzy rundy zasadniczej Ligi Mistrzów i teraz dwukrotnie to potwierdził. 13-9, bez dobrego przyjęcia podopieczni tego dżentelmena będą mieli dziś olbrzymie problemy z rozpędzonymi mistrzami Polski. Waldemar wspaniały, spokojny, 13-9. Już było bardzo blisko, ale te 2 punktowe zagrywki Pawła Papkego, który teraz wraca do pola zagrywki, pozwoliły mistrzom Polski ponownie odskoczyć na 4 punkty. Paweł Hammer Papkę w polu zagrywki, popatrzmy. Szykuje się Michał Bąkiewicz, Panas i Ignaczak, którzy z niepokojem spoglądają na tego siatkarza. Popatrzmy. Niezbyt dokładnie przyjmował Panas, musiał z 3 metra wystawiać Wagner i teraz kontra mistrzów Polski Rafał Musielak. Piłka dotknęła bloku i przewaga mistrzów Polski dosyć szybko nagle wzrosła do 5 punktów. Rafał Musielak, człowiek od czarnej roboty, tak mówi o nim Waldemar Wspaniały, a w polu zagrywki pozostaje Paweł Papka. Znakomicie zagrywają w tym sezonie mistrzowie Polski, to często jest kluczem do zwycięstw. Takie błędy oczywiście są wkalkulowane. 4 punkty przewagi. Teraz zobaczymy, jak spisze się aktualny mistrz Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, Tomasz Kalnins, reprezentant Łotwy. W meczach między tymi drużynami działo się wiele, wiele ciekawych rzeczy i na pewno tak. Teraz już 5-punktowa przewaga nie jest w stanie niczego przesądzić. A teraz Rafał Musielak. Wysoki wyrzut piłki, ale nieudana zagrywka Musielaka. No, gracze Galaxii, jeśli chcą marzyć o zwycięstwie w dzisiejszym meczu, muszą naskoczyć na rywali, jak to się mówi popularnie w siatkarskim slangu. Po prostu trzeba zaatakować, podjąć ryzyko. No, na pewno to ryzyko trudnej zagrywki podejmie Michał Bąkiewicz. Tak, świetna zagrywka teraz Bąkiewicza. No i to jest taka energia, która eksploduje po każdej udanej akcji. Kibice uwielbiają oglądać Michała Bąkiewicza w takich momentach. Bardzo się cieszy i przeżywa to wszystko, co się dzieje na boisku. Ale widać, jak jest skupiony. Tym razem zagrywał na Musielaka. Też źle przyjęta ta zagrywka przez Musielaka. Trzeba przyznać, że te zagrywki Bąkiewicza robią teraz wrażenie na rywalach. I Waldemar Wspaniały nie ma innego wyjścia. Prosi o czas dla swoich podopiecznych, aby przerwać tę serię dobrych zagrywek Bąkiewicza. No to jest właśnie klucz do sukcesu. Tylko w ten sposób Galaxia
może toczyć wyrównany bój z mistrzami kraju. To było wiadomo od razu przed rozpoczęciem tego dzisiejszego finałowego spotkania. I Tomasz Kalnis na Państwa ekranach. To ciekawa historia. Trenerzy Galaxii, prezes Gołaszewski obserwowali Kalnisa w meczach towarzyskich, kiedy Łotwa grała z Polską. Zaprosili go na zgrupowanie zespołu do Wisły i tam się okazało, że Tomasz Kalnis zrobił lepsze wrażenie niż Andrzej Szywiński, który w poprzednim sezonie przecież atakował w tym zespole ze skrzydła. No i myślę, że ta decyzja i zaproszenie do współpracy Kalnisa była bardzo trafna. Kalnis wyrasta na gwiazdę polskiej ligi siatkówki. Zobaczymy, jak zagra w dzisiejszym finale. Lekko teraz technicznie Michał Bąkiewicz i ta sztuka mu się udała. Zaskoczony Duszan Kubica, co przecież temu libero zespołu Mostostalu bardzo rzadko się zdarza. Widzieli to Państwo na powtórce. Został troszeczkę za daleko na piątym metrze boiska i to wystarczyło. I koniec zagrywki na razie Bąkiewicza, ale Michał Bąkiewicz doprowadził do takiego stanu 16-14, to już tylko 2 punkty przewagi Mostostalu, mamy przerwę techniczną. Obserwujemy więc tu dziś w Wieluniu strzelecki festiwal w polu zagrywki, najpierw Paweł Papkę wyprowadził Kędzierzyn na kilkupunktowe prowadzenie, teraz prawie już wicemistrzowie Polski dogonili obrońców Pucharu Polski, 16-14, obserwujemy przerwę techniczną, powiedzmy może szybko o drodze obu drużyn do finału Pucharu Polski. Kędzierzyn Koźle pokonał najpierw w trzeciej rundzie AZS Katowice, w rundzie czwartej Stilon Gorzów, w piątej klub Snysy. W półfinale, o czym mówiliśmy wczoraj, Czarnych Radom, a więc 7 spotkań i bez porażki do finału dotarli podopieczni Waldemara Wspaniałego. Meczu w drodze do finału Pucharu Polski nie przegrali także siatkarze z Częstochowy, którzy pokonali najpierw Chemik Kujawiak Bydgoszcz, potem BBTS Morze Szczecin i w piątkowym półfinale Iwet Jastrzębie Borynia. Kibice w Wieluniu tu świętują wielkie widowisko, którego są częścią, a w polu zagrywki Jarosław Stanchelewski. Za siatkę taktyczna zagrywka po taśmie Nowak przyjmował. I teraz Panas, potężnie Radosław Panas. To ciekawostka, grał przecież Radosław Panas w barwach Mostostalu Azotów Kędzierzyn Koźle, zdobywał w barwach tego klubu wicemistrzostwo kraju, teraz w barwach akademików z Częstochowy, z którymi 5-krotnie aż cieszył się tytułu mistrza Polski. Marcin Nowak miał problemy z przyjęciem, Serafin, piłka przechodząca i kończy kontrę Radosław Panas. Dobry okres gry w tej części sezonu Radosława Panasa, który wygrał teraz miejsce w pierwszej szóstce z Sinisą Rejliczem, który nawet na minutę nie pojawił się podczas tego piątkowego półfinału. Już remis 16-16 i Marcin Nowak, jeden z najwyższych obok Kazakowa i Winekina, siatkarzy na świecie, popisuje się teraz asem serwisowym. Galaxia, drodzy Państwo, prowadzi w pierwszym secie 17-16, a zaniepokojony Waldemar Wspaniały prosi o czas. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na tą słuszną decyzję Panasa, który w poprzedniej wymianie zdecydował się na atak z drugiej piłki. Mógł właściwie rozgrywać jeszcze na 3. Tak się jednak nie stało i ten punkt przez Panasa bardzo ważny zdobyty, a później dobra zagrywka Nowaka. Widzą Państwo statystykę w ataku. Idealny remis w bloku 1-0 dla Galaxii. 3-3 także jeśli chodzi o punkty zdobyte z zagrywki. Także punkty zdobyte z błędu przeciwnika. A zatem na razie ta walka, o tym świadczy również statystyka, ale także to, co widzimy na boisku, jest bardzo wyrównana. Waldemar Wspaniały, no właściwie teraz nie rozmawiał nawet ze swoimi podopiecznymi. Ten czas, o który poprosił szkoleniowiec Mostostalu, miał służyć temu, aby przerwać serię dobrych zagrywek Marcina Nowaka. Ważna na pewno dla Galaxii ta piłka, ta wymiana, punkt przewagi zespołu z Częstochowy. Kardosz na skrzydło do Serafina, ten atak Serafina został podbity. Jeszcze jeden atak, tym razem z prawego skrzydła Pawła Papkego i bronią się częstochowianie. Bardzo uważnie teraz grają w polu gracze Galaxii, ale ten trzeci atak, tym razem znowu Serafina z lewego skrzydła, już był bezbłędny, oto powtórka. Ale świetnie rozegrana ta akcja przez Kardosza, zgubiony blok częstochowian, to wszystko zaowocowało 17 punktem. Remis, Marek Kardosz w polu zagrywki. Doświadczony zawodnik, już 28 lat.
No i Grzegorz Wagner oszukał teraz swoich rywali po drugiej stronie siatki. Właściwie gracze Mostostalu nawet nie zareagowali. Próbował tam interweniować Serafin, ale zupełnie ta interwencja mu się nie udała. Dobra, teraz zagrywka Wagnera. Miał problemy z przyjęciem Duszan Kubica i świetnie w bloku grają teraz częstochowianie. 2 punkty przewagi Galaxii na tym etapie seta. To jest dla tego zespołu bardzo obiecująca przewaga. I Grzegorz Wagner. Duszan Kubica zdecydował się przyjmować tę zagrywkę. Był przygotowany do tego Serafin, ale Duszan Kubica wszedł pod piłkę. Dobrze przyjął zagrywkę Wagnera i 18 punkt na koncie Mostostalu. 19-18 prowadzi Galaxia. Zrehabilitował się, co Państwo przed chwilą widzieli, Robert Szczerbaniuk za tą kipkę Wagnera, bo przecież zawsze za kipki rozgrywających po drugiej stronie siatki odpowiadają środkowi, którzy powinni pilnować takich zagrań. Teraz ponownie remis, 19-19, Wojciech Serafin w polu zagrywki. Punkt za punkt w tym pierwszym secie finału Pucharu Polski w Wieluniu. Serafin. I as serwisowy Wojciecha Serafina. Wydawało się, że ta piłka opuści pole gry. Przepuścili ją świadomie przyjmujący, proszę spojrzeć, Krzysztof Ignaczak był przekonany, że piłka wyląduje poza 9 metrem. Tymczasem po asie serwisowym tego tak chwalonego przez nas zawodnika, który bardzo długo czekał na swoją szansę, wykorzystał kontuzję Sebastiana Świderskiego po jego asie serwisowym. Obrońcy Pucharu Polski ponownie bliżej zwycięstwa w pierwszym secie. Drodzy Państwo, jeszcze 2 minuty temu to Galaxia prowadziła różnicą 2 punktów i właściwie Ireneusz Mazur, widzą Państwo, trener Galaxii spokojnie rozmawia ze swoimi zawodnikami, ale może mieć trochę do nich pretensji. W prosty sposób ta przewaga została roztrwoniona. Najpierw 19 punkt po złym przyjęciu zagrywki, no i ten 20 także w prosty sposób stracony. Nikt nie przyjmował serwu Serafina. I on teraz w polu zagrywki. Dalej dobrze serwuje. Michał Bąkiewicz miał sporo problemów. Dużo zależy od tego ataku Kalnisa. Udało mu się jakoś, mimo że atakował z trudnej piłki. To nie było dobre rozegranie akcji, no bo Grzegorz Wagner nie mógł tego zrobić precyzyjnie tak, jak to potrafi po złym przyjęciu piłki, ale udało się. I remis 20-20. Będziemy mieli pasjonującą końcówkę tego pierwszego seta. Dobra obrona teraz Ignaczaka i Michał Bąkiewicz po bloku. Tak, sędziowie pokazują, było dotknięcie bloku i punkt przyznany drużynie z Częstochowy, chociaż protestują teraz siatkarze Mostostalu. Widzą Państwo to na powtórce, chociaż ta powtórka też do końca nie pokazała, czy ta piłka musnęła dłoni. Ale sędzia, który jest bardzo blisko, słyszy to bardzo dobrze i ta decyzja na pewno była słuszna. Odrabiają straty gracze z Kędzierzyna-Koźle. 21-21. Pierwszy set finałowego spotkania o Puchar Polski Siatkarzy w Wieluniu. Mirosław Stando, Ryszard Dietrich to przecież sędziowie klasy międzynarodowej. Ryszard Dietrich po raz 3 z rzędu będzie miał okazję prowadzić spotkania w lidze światowej. Ale na razie skupmy się na wydarzeniach w Wieluniu. Będzie kontra obrońców Pucharu Polski. Rafał Musielak zablokowany, czuwa tu Kardosz. Teraz ustawiają szeregi obronne siatkarze z Kędzierzyna. Tomasz Kalnis ponad blokiem i ponownie zaspali gracze drugiej linii. Brakuje trochę tej asekuracji dziś mistrzom Polski. Ambitnie rzucili tam się i Musielak, i Kardosz, ale jednak nie zdążyli. To właśnie Wojciech Serafin na Państwa ekranach. Jeszcze jakiś czas temu libero grał przecież na tej pozycji w barwach Mostostalu. Zastąpił go na tej pozycji Duszan Kubica, a Wojciech Serafin teraz zastępuje Sebastiana Świderskiego. Damian Dacewicz, powracający do dawnej dyspozycji. Te jego problemy ze zdrowiem są Państwu powszechnie znane. Dobra zagrywka Dacewicza. Paweł Papke po bloku doprowadził do przejścia i remisu w pierwszym secie 22-22. A Piotr Lipiński, jeden z najbardziej obiecujących rozgrywających młodego pokolenia, zastępuje Kardosza. 22-22, Paweł Papke, który popisał się już kilkoma punktowymi zagrywkami w tym secie, ponownie w polu zagrywki. Skupieni Bąkiewicz, Ignaczak i Panas.
na Wąkiewicza Papkę. Grzegorz Wagner do Kalinsa. Zatrzymany podwójnym blokiem przez Sancelewskiego i Rafała Musielaka. Mistrzowie Polski prowadzą 23-22. Tomasz Kalins no, musi w tym ataku kombinować. Nie zawsze może zaatakować mocno, zbijając piłkę, bowiem siatkarze Mostostalu ustawiają się z blokiem na Kalinsa. Dokładnie wszystko przeanalizowali, jak on w tym sezonie gra, jak atakuje. Trener Waldemar Wspaniały na pewno poinstruował swoich zawodników, jak trzeba grać w bloku, aby zatrzymać w ataku Kalinsa. Zmiana. Bartosz Szczyśniewski pojawia się na boisku. Grzegorz Wagner teraz na razie opuszcza plac gry. Ireneusz Mazur i Stanisław Gościniak podwyższają teraz blok swojej drużyny. A w polu zagrywki Kalnic. 23-23. Końcówka pierwszego seta. Lekko taktycznie teraz na stan Celewskiego. Złe przyjęcie, ale nie wykorzystują tego partnerzy z drużyny. No i to się mści. Gracze Mostostalu mogli wyprowadzić kontrę, no ale takich błędów się nie popełnia. Ta piłka przechodząca na drugą stronę, powracająca po dobrej zagrywce Kalinsa, powinna być skończona. I piłka setowa dla Mostostalu. No w tych trudnych, ważnych momentach w końcówce seta górą na razie Mostostal, ale poczekajmy, to jeszcze nie koniec. Panas. Wagner do Bąkiewicza. Bąkiewicz nie kończy tego ataku, dobrze w obronie Musielak. No i co zrobi Serafin? Ach, jak idealnie przymierzył obok bocznej linii na trzeci metr boiska. Rzucił się jeszcze w obronie Panas do tej piłki, ale nie zdążył. I widzieli Państwo wybuch radości w zespole Mostostalu, ale trudno się dziwić, ten pierwszy set był bardzo ważny dla losów całego spotkania. No i teraz trzy siatkarze z Częstochowy będą w stanie jakoś zareagować. Patrzę teraz na Tomasa Kalinsa, który przechodzi obok naszego stanowiska. No, sprawia wrażenie jakby lekko podłamanego. Ta końcówka, nie udała mu się w ataku, stracony punkt. No i 25-23 triumfowali siatkarze Mostostalu, a my oddajemy głos Rafałowi Wolskiemu, który będzie rozmawiać z Marcinem Prusem. Obok mnie jeden z największych nieobecnych dzisiejszego finału. Panie Marcinie, co zaważyło o tym, że wygraliście tego seta, bo w pewnym momencie były problemy? No mi się wydaje, że bardzo dobra gra Wojtka Serafina przesądziła o zwycięstwie w tym secie. Jak potoczy się ten mecz dalej? No ja bym chciał, żeby drużyna Mostostalu wygrała to spotkanie 3-1. Kibice na pewno oczekują, że będzie tiebreak. Zawodnicy by chcieli to skończyć jak najszybciej. Uważam, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. Pan dzisiaj z pewnością nie pojawi się na parkiecie. Ale co z Sebastianem Świderskim? Kibice zadają sobie tutaj takie pytanie. No sytuację mogę rozwiązać w bardzo prosty sposób. Sebastian najprawdopodobniej dzisiaj nie zagra, ponieważ doznał kontuzji palca, która eliminuje go przynajmniej na tydzień czasu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Tyle Marcin Prus. Dziękujemy bardzo. Ta kontuzja Sebastiana Świderskiego miała miejsce na treningu. To statystyka, drodzy Państwo, po pierwszym secie. No Marcina Prusa na pewno dziś trochę brakuje, bo środkowi Mostostalu nie grają najlepiej. Proszę zwrócić uwagę, tylko jeden punktowy blok w pierwszym secie dla mistrzów Polski. Sebastian Świderski, no cóż, kiedy Sebastian Świderski wróci do dobrej dyspozycji, to wobec znakomitej, bo musimy o tym powiedzieć oficjalnie, gry Wojciecha Serafina wychodzi na to, że reprezentant Polski będzie musiał walczyć o miejsce w pierwszej szóstce Mostostalu. Trzeba przyznać, że w ogóle w drużynie Mostostalu dzisiaj grają dobrze przyjmujący i atakujący zawodnicy, bo i Serafin, i Musielak, także Paweł Papkę w tych najważniejszych momentach, w tych najważniejszych końcowych wymianach pierwszego seta nie zawodzili. Zdobywali ważne punkty, natomiast coś się troszeczkę zacięło w zespole z Częstochowy. No, Tomasz Kalinsz, ta jego spuszczona głowa po zakończeniu pierwszego seta, ten obrazek mówił sam za siebie. Kalinsz zdawał sobie sprawę, jak ważna jest ta pierwsza partia. Zupełnie inaczej się zawodnikom wtedy gra, mając już w dorobku jeden wygrany set, grając przed własną publicznością, pod dużą presją. No to wszystko jest niezwykle istotne. I widzą Państwo, Tomasz Kalinsz zablokowany tutaj przez siatkarzy Mostostalu. To są właśnie te najważniejsze piłki z końcówki pierwszego seta, które lepiej, mądrzej rozegrali siatkarze Mostostalu. Ale to dopiero pierwszy set, drodzy Państwo, za nami.
Marcin Prus powiedział, że chciałby, aby jego zespół wygrał 3-1, a zatem nasz reprezentacyjny środkowy, który powraca do zdrowia, no, zakłada, że tutaj będzie walka na całego i częstochowianie na pewno seta jakiegoś wygrają. Tu nie będzie łatwego zwycięstwa 3-0 i faktycznie trzeba chyba tak założyć i z tym trzeba się zgodzić. Radosław Panas. No, kiedy Serafin kończył swój atak, próbował jeszcze interweniować w obronie, nie zdążył. I znowu Rafał Musielak. Ale bardzo mądrze rozegrana akcja przez Kardosza. Trzeba przyznać, że rozgrywający Mostostalu wykonuje swoje zadanie wyśmienicie dzisiaj na boisku. Grzegorz Wagner szuka na razie gry i sposobu na oszukanie rywali z Kędzierzyna-Koźle. Robert Szczerbaniuk. Nie najlepsze przyjęcie Panasa. I dobre zbicie Michała Bąkiewicza. Tak, ta eksplozja radości. No ale on w ten sposób wyładowuje energię i za moment już się koncentruje. To także ma pomóc kolegom z drużyny, aby podnieść ich trochę na duchu. To jest wszystko niezwykle istotne. Damian Dacewicz, od jego gry dzisiaj bardzo dużo zależy. Zaryzykował mocną zagrywkę, ale nie trafił w boisko, tylko w taśmę. 2-1 w drugim secie prowadzi Mostostal. Ciekaw jestem, czy trener Ireneusz Mazur da dziś szansę Arkadiuszowi Gołasiowi, który czeka na swoją szansę. Dobrze grał przecież Gołaś w tym meczu Top Team z Kaptu w środę z czeskimi Budziowicami. Teraz popsuł zagrywkę Paweł Hammer-Papke. 2-2 w drugim secie Tomasz Kalnic. Dobrze przyjmował Musielak i Paweł Papke rehabilituje się za błąd w polu zagrywki. Mostostal ponownie lepszy o punkt. Rafał Musielak, bohater tego meczu z Olympiakosem, kiedy to mistrzowie Polski wygrali seta, mimo że przegrywali, drodzy Państwo, 18-24, a głównie ta sensacyjna Pogoń została zakończona sukcesem dzięki zagrywkom Rafała Musielaka. Grzegorz Wagner, Tomasz Kalnins. Piłka dotknęła kędzierzyńskiego bloku, nie może z tym się zgodzić. Rafał Musielak jako kapitan drużyny ma prawo prowadzić dyskusję z panem Mirosławem Sando, który upomniał Rafała Musielaka. Nie jest to jeszcze żółta kartka, nie jest więc to strata punktu dla mistrzów Polski, a na państwa ekranach Michał Bąkiewicz. Ta jego ekspresja, pamiętają to Państwo doskonale, wywołała agresję u siatkarzy Grecji podczas meczów Ligi Światowej w Warszawie, ale to już historia. Teraz w Wieluniu obserwujemy drugi set meczu finałowego Puchar Polski 2002. Jarosław Stancelewski, podobnie jak Paweł Papke, wysoko w tych klasyfikacjach Ligi Mistrzów. Jarosław Stancelewski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji najlepiej blokujących. Potężna zagrywka Stancelewskiego. Tomasz Kalnins skutecznie doprowadził do przejścia. Proszę spojrzeć, to powtórka ataku Łotysza. Piłka po bloku Szczerbaniuka opuściła pole gry, a teraz mierzący 2 m15 cm powracający w tym sezonie z Włoch Marcin Nowak. As serwisowy Marcina Nowaka, ale jednak nie. Nie mają wątpliwości sędziowie, piłka opuściła plac gry. Być może popatrzymy na powtórkę. Wydaje się, że decyzja była słuszna, choć trudno nam jednoznacznie rozstrzygnąć. Teraz Marek Kardosz. Dobre przyjęcie teraz Ignaczaka. Atak z drugiej linii Michała Bąkiewicza, ale nie kończy tego ataku Bąkiewicz. Musielak sprytnie po bloku Damiana Dacewicza. No i trzeba przyznać, że ten spryt boiskowy i doświadczenie w ekipie Mostostalu, no tutaj ma kolosalne znaczenie. Jeżeli siatkarze Galakcji nie wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności, to przy takiej walce o każdy punkt, no faworytami wydają się być obrońcy trofeum z Kędzierzyna-Koźla. Zresztą o tym doskonale zdają sobie z tego sprawę i zawodnicy z Częstochowy, i prowadzący trenerzy, którzy przed tym spotkaniem mówili, że musimy zagrać bardzo dobre zawody, aby sprostać drużynie z Kędzierzyna. Teraz błąd odbicia
rozgrywającego Marka Kardosza. Widzą Państwo, jak mu tutaj ta piłka zatrzymała się w dłoniach. Oczywiście akcja została przerwana i remis 6-6. Grzegorz Wagner mocno uderzał, ale w siatkę. Musi być dobre przyjęcie w zespole Częstochowy, aby Grzegorz Wagner mógł zagrać niekonwencjonalnie, mógł zaskoczyć siatkarzy Mostostalu jakąś nietypową akcją. Trzeba szybko rozgrywać piłki do skrzydłowych, no ale nie ma na razie przyjęcia w zespole Galaxii. O tym się mówiło, że siatkarze z Kędzierzyna Koźla spróbują trafiać zagrywką w kierunku dokładnie tam, gdzie stoi Krzysztof Ignaczak. Ignaczak ma problemy z przyjęciem zagrywek swoich przeciwników. No i dwa punkty przewagi. Pierwsza przerwa techniczna w tym drugim secie. Grzegorz Wagner zachęca swoich partnerów do dalszej walki. Tu na pewno ten mecz jest jeszcze do wygrania. To dopiero 1-0 w setach prowadzą siatkarze Mostostalu, ale widzą Państwo, jak gracze z Kędzierzyna Koźla są spokojni. Oni są przekonani o swojej sile i umiejętnościach. Widzą, że ta gra układa im się dobrze w tych poszczególnych elementach siatkarskiego rzemiosła. Na razie są lepsi od graczy Galaxii i to nie ulega żadnej wątpliwości. Nie ulega również żadnych wątpliwości, że gracze z Kędzierzyna mają olbrzymią w tym momencie przewagę psychologiczną nad siatkarzami z Częstochowy. To nie tylko wynika z tej serii 9 wygranych spotkań z rzędu w Lidze i w Pucharze Polski, ale także ze stylu tych zwycięstw, bo przecież na przestrzeni ostatniego roku Galaxia dwukrotnie, jak to się mówi, miała już mistrzów Polski na widelcu, prowadziła 2-0, a jednak przegrywała po tiebreakach. Czy dziś ta seria może zostać przerwana? Wierzą w to gorąco kibice w Bieluniu. Radosław Panas. Na Szczerbaniuka taktyczna zagrywka Panasa. I teraz Rafał Musielak wygrał pojedynek na siatce z Tomaszem Kalnińsem. 9-7 w drugim secie. Po zagraniu Rafała Musielaka prowadzą mistrzowie Polski. W polu zagrywki Robert Szczerbaniuk, to może oznaczać problemy dla przyjmujących Galaxii. Miał problemy z przyjęciem Krzysztof Ignaczak. Ze środka placu gry wystawiał Grzegorz Wagner i teraz mistrzowie Polski mają szansę na kontrę, ale również się pogubili trochę w rozegraniu i kończy się to punktowym blokiem Galaxii. Oto powtórka, proszę spojrzeć, potrójny blok, przez który nie zdołał przebić się Paweł Papkę. Mostostal przegrał tę akcję, bo Szczerbaniuk przeszkodził Serafinowi w przyjęciu piłki i dlatego to rozegranie już było nie takie, jak być powinno. Ale ta zagrywka Damiana Dacewicza to znowu strata punktu. Znowu dwa punkty przewagi zespołu Mostostalu i Paweł Papkę. Ireneusz Mazur chwali Damiana Dacewicza za to, że w tym sezonie zaczął zagrywać z wyskoku. Ale tą zagrywkę Damian Dacewicz dziś w Wieluniu bardzo często psuje. A teraz ponownie obserwujemy radość Michała Bąkiewicza po jego ataku. Oto jego powtórka, proszę spojrzeć, taka podwójna, krótka na skrzydle. Mistrzowie Polski mają tylko punkt przewagi. Doskonale rozegrali teraz akcję wicemistrzowie Polski, a zagrywa Kalnin. Zdają sobie sprawę z tego, że bez ryzyka w polu zagrywki nie złapią dziś mistrzów Polski siatkarze z Częstochowy, ale tych błędów popełniają zbyt dużo. Druga z rzędu popsuta zagrywka. Teraz Rafał Musielak. Grzegorz Wagner dokładnie miał teraz nagraną piłkę i kończy na pojedynczym bloku Michał Bąkiewicz. Ireneusz Mazur często powtarza, przy dobrym przyjęciu, jakie miał teraz Grzegorz Wagner, rzadko zdarza mu się rozegrać piłkę na podwójny blok. Teraz Michał Bąkiewicz. Michał Bąkiewicz w tych ostatnich minutach jest właściwie podstawowym atakującym zespołu z Częstochowy. Częściej Wagner rozgrywa piłkę właśnie do Bąkiewicza, widząc jego dobrą dyspozycję. No i psuje teraz piłkę Serafin, ale to także zagrywka, zasługa dobrej zagrywki Bąkiewicza. Mieli problemy teraz w przyjęciu jego serwu zawodnicy Mostostalu. 11-11.
znowu dobrze zagrywał Michał Bąkiewicz. Dusan Kubica z pewnymi problemami, ale przyjął. Walka, walka o tę piłkę. Zdążył jakoś Bąkiewicz. Uskakiwał teraz na bok poza ławkę Ireneusz Mazur. Wyprowadzają kontrę. Gracze Mostostalu Paweł Papkę na pojedynczym bloku bez problemów. Dobre rozegranie teraz piłki przez Kardosza. Widzą Państwo zgubiony blok częstochowian. No a Grzegorz Wagner, który mierzy 182 cm, no tym pojedynczym blokiem nie był w stanie zatrzymać atakującego Pawła Papkego. Tu jest zagrywkę Stancelewski. Bardzo ważny ten drugi set dla zespołu Galaxii przy prowadzeniu Mostostalu. Przy ewentualnym prowadzeniu 2-0 już ciężko będzie odrobić strat. Na pewno siatkarze z Częstochowy zdają sobie z tego sprawę. Teraz Marcin Nowak próbował trafić w narożnik boiska, ale ta zagrywka okazała się autowa. Punkt za punkt. No to jest bardzo ostra walka. Tutaj wszystko trzeba wygrać na boisku. Nic samo się nie dzieje, punktów samych się nie zdobywa. Bąkiewicz, dobry w przyjęciu. Kalnis, nieudany atak Łotysza. No troszeczkę w dzisiejszym spotkaniu zawodzi Tomasz Kalnis. Spodziewaliśmy się trochę lepszej postawy tego siatkarza. Widzieli Państwo, piłka uderzona w taśmę. Tutaj nie było nawet bloku siatkarzy Mostostalu. Marek Kardosz. Taktycznie przyjmował Panas. Damian Dacewicz chyba zdziwiony, że ta akcja zakończyła się pomyślnie dla jego drużyny. To rozegranie piłki nie było najlepsze, ale efekt punktowy jest. 14 do 13 prowadzi Mostostal. Grzegorz Wagner teraz poza końcową linią boiska. Dusan Kubica, Kardosz na skrzydło do Pawła Papkego, ale Paweł Papkę teraz się pomylił w tym ataku, uderzył w aut. Po 14, znowu remis i znowu ta walka w tym secie zaczyna się od początku. Wydaje się, drodzy Państwo, że czas może w tym meczu pracować na korzyść Galaxii, bo przecież oni grali swój półfinał dzień wcześniej. Oni byli tu na miejscu, nie są zmęczeni tak podróżą z Sofii jak siatkarze Waldemara Wspaniałego. Na pewno Waldemar Wspaniały doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ten mecz powinien dla nich zakończyć się jak najszybciej. Teraz Wojciech Serafin. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, no bo przecież Mostostal jest faworytem tego meczu, ale Galaxia jest naprawdę bardzo blisko. Teraz wreszcie potężny atak Damiana Dacewicza. Tego typu ataki są właściwie nie do zatrzymania. Proszę spojrzeć, znakomicie rozegrał piłkę Grzegorz Wagner i Damian Dacewicz. Uderzył w swoim starym, dobrym stylu. Teraz potężnie poszedł w górę Rafał Musielak i bezradny Krzysztof Ignaczak. Rafał Musielak, kiedyś reprezentacyjny libero. Kto wie, czy nie najlepszy libero, jaki grał od wprowadzenia tego zawodnika w polskiej reprezentacji w tej Lidze Światowej 99, kiedy właśnie to Rafał Musielak grał jako libero, był drugim broniącym libero fazy grupowej Ligi Światowej. To jednak już historia. Teraz Rafał Musielak wraz z kolegami myśli o tym, żeby po raz trzeci z rzędu zdobyć Puchar Polski Galaxia, o czym już mówiliśmy, z jedynego Pucharu Polski, jaki zdobyła, cieszyła się w 98 roku. Warto może, drodzy Państwo, korzystając z drugiej przerwy technicznej w drugim secie, pochwalić tu kibiców w Wieluniu, którzy od piątku tworzą tu wspaniałą atmosferę, zarówno tych, którzy dominują, a więc kibiców Galaxii, jak i Mostostalu. Kibice Mostostalu chcieli przy okazji podziękować siatkarzom i działaczom. Oglądani właśnie kibice Mostostalu chcieli podziękować działaczom i siatkarzom z Kędzierzyna za dostarczenie im autokaru, dzięki któremu mogli tu dotrzeć do Wielunia. Warto również pochwalić kibiców z Jastrzębia i Radomia, których już tu nie ma z nami. Ich drużyny pożegnały się w półfinałach. Kibice z Radomia przy okazji zapraszają wszystkie kluby kibica w Polsce do Mistrzostw Polski Klubów Kibica, które w Radomiu będą rozgrywane na początku marca. Teraz już wracamy do gry. Po przerwie technicznej zagrywa Robert Szczerwaniuk. Na 10 metr pomylił się Robert Szczerwaniuk. Opuszcza boisko, w jego miejsce w drugiej linii Dusan Kubica i zmiana w drużynie Galaxii. Damian Dacewicz
opuścił plac gry. W jego miejsce Grzegorz Kokociński, środkowy urodzony w Głogowie. 22-letni Grzegorz Kokociński na Państwa ekranach. Ireneusz Mazur liczył na dobrą zagrywkę Grzegorza Kokocińskiego. Będzie powtórzona ta zagrywka. Sędziowie przerwali akcję w trakcie. Pojawiła się chyba druga piłka. Kardosz do Pawła Papkego. Autowy atak Pawła Papkego. Atakujący Mostostalu próbował teraz zaatakować ponad blokiem swoich rywali, ponad rękoma Kalnisa. Za słabo zawinął piłkę nad garstkiem i ta wylądowała daleko w trybunach. No mają jeszcze drugą szansę siatkarze Mostostalu. Dobrze teraz w obronie był ustawiony Panas. Michał Bąkiewicz, ważna piłka i psuje ten atak Michał Bąkiewicz. Mogli dwoma punktami prowadzić częstochowianie, a tak jest remis po 17. Będzie zmiana w drużynie mistrzów Polski. Pojawia się na boisku Lipiński. Marek Kardosz na razie odpoczywa. Waldemar Wspaniały często stosuje właśnie ten manewr z wprowadzeniem Lipińskiego. W poprzednim sezonie często Lipiński pojawiał się w końcówkach setów, zmieniając Gerymskiego. Przewodz Wagner nie kończy tego ataku. Marcin Nowak. I po rękach. Bardzo sprytnie teraz Paweł Papk. No, zrehabilitował się za tamten nieudany atak. Lipiński nie bał się zagrać piłki na skrzydło do reprezentacyjnego atakującego. Paweł Papkę już jest w polu zagrywki. Bardzo, bardzo długo szykuje się do tego serwu. Bardzo skupiony. I sprytnie, trochę ze szczęściem, piłka po taśmie ląduje w polu gry Galaxii. Marcin Nowak teraz bardzo zdenerwowany, no bo czuje, że znowu w tym złym momencie uciekają z wynikiem siatkarze Mostostalu. Dwa punkty przewagi, 19-17. No i mimo, że Mostostal prowadzi, to Waldemar Wspaniały no bardzo ostro rozmawia teraz ze swoimi podopiecznymi, zachęcając do walki. Ma chyba jakieś pretensje do swoich zawodników, że pozwalają na to, że ta walka jest bardzo wyrównana. Zobaczymy. Przypomnijmy, 1-0 prowadzi Mostostal w setach. Druga partia 19-17 i po tej krótkiej przerwie już powracamy znowu do gry. Widzieliśmy na chwilę na naszych ekranach martwionego prezesa Andrzeja Gołaszewskiego, bo mimo, że Galaxia cały czas jest blisko, to na razie ten finał przebiega pod tych tam do obrońców Pucharu Polski. Zobaczymy, jak teraz po tej przerwie wpisze się Paweł Papkę. Znakomity dziś w polu zagrywki. Pana ponownie miał problemy. Grzegorz Wagner z trzeciego metra, ale po bloku Michał Bąkiewicz doprowadza do przejścia. Proszę spojrzeć, to powtórka ataku Michała Bąkiewicza, który poradził sobie z potrójnym blokiem. Oto właśnie Michał Bąkiewicz na Państwa ekranach. Najlepszy mecz w karierze chyba Michał Bąkiewicz rozegrał rok temu w Pucharach przeciwko Modenie. Gdyby dziś Galaxia pokonała Mostostal Azoty Kędzierzyn Koźle, na pewno Michał Bąkiewicz byłby jednym z bohaterów tego sukcesu. Teraz pomylił się w ataku. Mostostal coraz bliżej zwycięstwa w drugim secie. 20-18. Rafał Musielak. To, o czym mówił Piotr, jeżeli Galaxia teraz nie wygra tego seta, może być już jej bardzo ciężko odwrócić losy tego meczu. Teraz jest bliska tego, po ataku ze środka doskonałą piłkę od Wagnera dostał, proszę spojrzeć, Marcin Nowak. Michał Bąkiewicz. Kilkakrotnie zdarzyło się w tym meczu, że środkowi Galaxii nie kończyli piłek ze środka. Przy tej klasie rywala takich błędów nie mogą popełniać. Teraz Paweł Papkę. Utrzymują dwa punkty przewagi mistrzowie Polski. Waldemar Wspaniały desygnuje do gry Bartłomieja Sorokę, który zastępuje Jarosława Stancelewskiego. Liczy teraz na dobrą zagrywkę Bartłomieja Soroki, który przeprowadził się przed rozpoczęciem tego sezonu do Kędzierzyna z Kazimierza Płomień Sosnowiec. Popatrzmy na zagrywkę Bartłomieja Soroki.
zawiódł Waldemara wspaniałego Bartłomiej Soroka. Ponownie mamy punkt przewagi, a w polu zagrywki Marcin Nowak, wcześniej zmiana, powraca do gry Damian Dacewicz. Grzegorz Kokociński usiądzie na ławce. Siłą Mostu Stalu jest to, że rozgrywający tej drużyny mogą przenosić jakby ciężar gry na poszczególnych zawodników. Wcześniej świetnie atakowali Serafin, Musielak, teraz bardzo często piłki dostaje Paweł Papke. No i po tej dobrej zagrywce Damian Dacewicz doprowadza do wyrównania 21-21. Wykorzystał przechodzącą piłkę. O czas poprosił teraz Waldemar Wspaniały, chcąc jakby przerwać serię tych dobrych zagrywek. Daje odpocząć swoim zawodnikom. Już 20 minut walki w tym drugim secie na boisku. No i znowu będziemy oglądać zaciętą końcówkę. Przypomnijmy tego pierwszego seta. No, w ostatnich wymianach wygrał Mostostal. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Galaxia tutaj uparcie dążyła do wyrównania. Ta sztuka się udała. No i teraz będziemy świadkami decydujących chwil w tej drugiej partii. To na pewno także ważne chwile dla przebiegu całego tego spotkania. Zawodnicy już są na boisku. I Marcin Nowak jeszcze raz stanie przed szansą zaskoczenia rywali z Kędzierzyna Koźla trudnym serwem. Tym razem nie miał problemu z przyjęciem Musielak, chociaż musiał trochę Lipiński biec do tej piłki, ale wybrał oczywiście tego pewniaka w swoim zespole. Znowu rozegranie piłki na prawe skrzydło do Pawła Papkego. I mimo, że widzą Państwo i Damian Dacewicz, i Panas byli już przygotowani do bloku, to Paweł Papke wykorzystał te swoje doświadczenie, uderzając piłkę po rękach blokujących rywali, wysyłając ją w aut. 22-21 dla Mostu Stalu. Nie najlepiej teraz przyjmował zagrywkę Ignaczak. Dalnin skończył ten atak, ale musiał po tym złym przyjęciu piłki przez Ignaczaka Grzegorz Wagner biec, aby w miarę precyzyjnie rozegrać na skrzydło piłkę do Kalnisa. 22-22. Pojawi się teraz na boisku Bartosz Czyśniewski, zmienia Radosława Panasa, a zatem trenerzy w Galaxii podwyższają jeszcze swój blok. No zobaczymy, jak będzie zagrywać Grzegorz Wagner. Potrafi dobrze przymierzyć, zagrać taktycznie i zobaczymy, czy tak też się stanie, czy raczej zaryzykuje mocną piłkę. Jednak technicznie na Serafina, wyłączając jakby Serafina z akcji, ale gracze Mostu Stalu zdecydowali się na przeprowadzenie akcji do końca, również z atakiem Wojciecha Serafina. I trzeba przyznać, że Lipiński no, trochę ryzykował, bowiem Serafin musiał się bardzo szybko uwijać po tym przyjęciu zagrywki, aby ustawić się dobrze do ataku. 23-22 dla Mostu Stalu, Wojciech Serafin. Widzieli Państwo reakcję Grzegorza Wagnera, znany jest z takich reakcji. Teraz nagrywa do Damiana Dacewicza, który ponownie nie kończy akcji na środku siatki. Kontra Mostu Stalu, ale bronią się wicemistrzowie Polski. Tomasz Kalnis. Bardzo ważny moment tego drugiego seta. Ponownie w natarciu mistrzowie Polski poza antenką uderzył piłkę Paweł Papke. Nie miał żadnych wątpliwości Ryszard Dietrich. I ta niezwykle ważna, długa wymiana kończy się zdobyciem 23 punktu bez podopiecznych duetu Gościniak-Mazur. Teraz na palce Wojciech Serafin. Kończy ze środka Robert Szczerbaniuk. Drodzy Państwo, siatkarze Mostu Stalu mają w drugim secie pierwszą piłkę setową. To powtórka ataku ze środka siatki Roberta Szczerbaniuka. Jarosław Stancelewski zastąpił Bartłomieja Sorokę. A przed tą piłką setową jeszcze będzie czas, o który teraz poprosił trener Ireneusz Mazur. Przyznają Państwo, że nie możemy narzekać na brak emocji. Pierwszy set, przypomnę, dla siatkarzy Mostu Stalu. Oto statystyka. Proszę spojrzeć, 24 punkty atakiem zdobyli mistrzowie Polski. To jest to, o czym mówiliśmy. Większe możliwości ataku mają siatkarze z Kędzierzyna. Wyraźną przewagę mają w grażach drugiej linii, gdzie przecież dominują Papkę, Musielak i świetnie dziś grający, zastępujący Świderskiego Wojciech Serafin.
Obserwowałem Ireneusza Mazura, który wyraźnie układał ręce, jakby pokazując swoim zawodnikom, że trzeba przyjąć teraz tę zagrywkę. To jest niezwykle istotny moment dla całego tego finałowego spotkania. Robert Szczerbaniuk psuje swój serw. Jaki jest teraz zdenerwowany Waldemar Wspaniały. No ciekawe, czy Waldemar Wspaniały kazał zaryzykować zagrywką, mocno uderzyć. Robert Szczerbaniuk uderzył lekko, chciał zaskoczyć rywali taką piłką przechodzącą tuż za siatką. Zupełnie mu się to nie udało. Dobrze w bloku teraz częstochowianie. Jeszcze jeden atak, Paweł Papke, ale bronią się gracze Galaxii. No i Kalnis nie miał dobrze teraz rozegranej tej akcji. Nie mógł mocno atakować. Jeszcze jeden atak Mostostalu, tym razem z lewego skrzydła Musielak. Dziękują mu teraz partnerzy z zespołu. 25-24 prowadzi Mostostal. Oto powtórka, potrójny blok Częstochowian, ale nieudany, nieszczelny. Ta piłka po dłoniach wyszła daleko w aut. I piłka setowa dla Mostostalu. Paweł Papke, no dzisiaj dobrze zagrywa. Muszą uważać teraz Częstochowianie. Radosław Panas, bardzo dobre przyjęcie i na środek wyśmienita akcja teraz. Marcin Nowak miał pięknie rozegraną, wystawioną piłkę przez Grzegorza Wagnera, ale trzeba tutaj pochwalić teraz to przyjęcie zagrywki. Dobra parabola lotu tej piłki po lekkim ukosie. No i dzięki temu Wagner mógł wyśmienicie właśnie w ten sposób tempo zagrać do swojego środkowego bloku. 25-25. Mocno uderzał Paweł Papke, ale ta piłka podbita przez Częstochowian. Kalnin z drugiej linii. Broni teraz Serafin. Musielak. Jeszcze grają Częstochowianie. Wagner sposobem dolnym teraz rozgrywał piłkę do Kalnista i szczęście ta piłka jakoś przeszła na drugą stronę siatki. Jak oni się teraz cieszą na pewno. Tomasz Kalnis odetchnął, uderzył, zaryzykował mocno i przez to, że ta piłka miała taką rotację z dużą siłą, została uderzona, przez to właśnie przeszła na drugą stronę siatki. I teraz 26-25. Prowadzi Galaxia i o czas poprosił Waldemar Wspaniały. Państwo z pewnością słyszą, co tu teraz dzieje się w Wieluniu. To tak jak mówił Piotr, może być przełomowy moment tego meczu. Raz jeszcze obserwujemy powtórkę ataku Tomasza Kalnińca, który atakował w takiej trochę nietypowej dla siebie pozycji z szóstej strefy. Tam zaspali środkowi Mostostalu. Kibice skandują ostatni, pierwsza piłka setowa w drugim secie dla Galaxii, a my po raz pierwszy zobaczymy w akcji Arkadiusza Gołasia. Podwyższa blok, Ireneusz Mazur opuścił plac gry Grzegorz Wagner. Arkadiusz Gołaś, Marcin Nowak, Michał Bąkiewicz pod siatką. Przy dobrym przyjęciu Mostostalu najprawdopodobniej Lipiński skieruje piłkę na lewe skrzydło, gdzie jest Michał Bąkiewicz. Tak też robi. Przedarł się Rafał Musielak, uciszył tu kibiców w Wieluniu, uspokaja swoich podopiecznych. Ireneusz Mazur dawno nie był tak poddenerwowany. Jego niemalże tu roznosi energia, najchętniej sam chyba by wszedł na plac gry i zaczął grać. 26-26. Waldemar Wspaniały wprowadzi do gry Aleksandra Januszkiewicza. Gracz, który przyszedł do Kędzierzyna z Mysy, zastępuje teraz pod siatką Wojciecha Serafina. Jarosław Stancelewski i Aleksander Januszkiewicz będą starać się teraz zatrzymać atak Galaxii, jeżeli oczywiście Rafał Musielak nie popisze się asem serwisowym, co często ostatnio ma w zwyczaju. Radosław Panas, Grzegorz Wagner. Nie było to najlepsze rozegranie, ale ponownie Michał Bąkiewicz. Widzą Państwo, jak cieszy się młody reprezentant Polski. Raz jeszcze powtórka ataku Michała Bąkiewicza. Mimo młodego wieku nie boi się wziąć odpowiedzialności na swoje barki. Powrócił do gry Wojciech Serafin. Obserwujemy wielkie, wielkie emocje w Wieluniu. W drugim secie kolejna piłka setowa dla Galaxii. Na Państwa ekranach skupiony Michał Bąkiewicz. Czy będzie remis? Wtedy te największe emocje dopiero będą przed nami. Paweł Papke nie wytrzymał napięcia. Niezwykle ważny moment. Proszę Państwa, 28-26 wygrywa drugiego seta gospodarz turnieju finałowego. Wicemistrzowie Polski
A więc po dwóch setach mamy remis 1-1. To powtórka raz jeszcze na Państwa ekranach autowego ataku Pawła Papkę. Wyraźnie pomylił się Paweł Papkę i widzieli Państwo radość Krzysztofa Ignaczaka. Ja jestem ciekawy, jakie spostrzeżenia ma trener Hubert Jerzy Wagner, z którym za moment będzie rozmawiać Rafał Wolski. Posłuchajmy tej rozmowy. Panie Hubercie, 1-1, fantastyczne widowisko. Jak pan ocenia przebieg wydarzeń na parkiecie? No właśnie, bardzo dobrze, że jest po jeden, bo że będzie 5 setów. Mostostal imponuje dojrzałością z takich najtrudniejszych piłek. Wychodzi z opresją, widać ogranie międzynarodowe, natomiast AZS gra jakby bardziej tak ambitnie, robi oczywiście trochę więcej błędów i to się jakoś w sumie sumuje. Oczywiście to źle powiedziane, ale jakoś wychodzi na zero. Przy tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że AZS miał w pierwszym secie 24 piłkę wystawioną właściwie i mógł być w tej chwili zupełnie inny wynik. Jak pan sądzi, będzie dzisiaj 5 setów? Znaczy ja bym bardzo chciał i myślę, żeby publiczność też chciała, żeby było 5 setów. Dziękuję pięknie za rozmowę. Wracamy do naszych komentatorów. Kibice, Państwo przed telewizorami na pewno także marzą o 5 setach, bo to przecież jest ten największy smaczek rywalizacji siatkarzy, kiedy możemy oglądać piątą partię, ten decydujący tiebreak, kiedy decydują nie tylko same siatkarskie umiejętności, ale także zawodnicy muszą mieć troszeczkę szczęścia, ta odporność na stres, ta mocna psychika także jest wtedy bardzo istotna, a my Państwu prezentujemy teraz najciekawsze fragmenty tego zakończonego już drugiego seta. No i ciekawe jak to dalej będzie przebiegać. 1-1, a zatem ta rywalizacja zaczyna się jakby od początku. Na pewno tutaj to im dłużej będzie trwać spotkanie, to jest jakiś plus na korzyść zespołu z Częstochowy. Mostostal po tej długiej podróży gra dzień po dniu, dwa spotkania. Oto statystyki, widzą Państwo, 26-24 dla Mostostalu w ataku. No ale tutaj w zagrywce przede wszystkim mistrzowie Polski są dużo, dużo lepsi, ale więcej błędów popełnili w tej drugiej partii i dzięki temu Galaxia zdobyła więcej punktów z błędu przeciwnika. 1-1 w setach, trzecia partia spotkania finałowego o Puchar Polski. Siatkarzy, piłkę do gry już za moment wprowadzi Wojciech Serafin. Bo trzeba przyznać, że Serafin razem z Musielakiem bardzo dobrze grali w pierwszym, tym wygranym przez Mostostal secie. W drugiej partii przede wszystkim królował w ataku Paweł Papkę. Tomasz Kalnic teraz na pewno z większą wiarą będzie atakować. No, ta presja tego wyniku jest bardzo duża, ale po wygraniu takiego seta chce się grać, chce się żyć. No i zobaczymy, co zrobi Radosław Panas. On już przyzwyczaił nas do tego, że zagrywa lekko technicznie. I tak też zrobił teraz, ale Serafin był przygotowany do tego właśnie przyjęcia. A Paweł Papkę bez najmniejszych problemów kończy akcję swojego zespołu. Robert Szczerbaniuk, 1-1 w trzecim secie finału Pucharu Polski. Pierwsze rozstrzygnięcie sezonu już niedługo dowiemy się, czy Galaxia przełamie serię 9 porażek z Mostostalem, czy po raz drugi w historii zdobędzie Puchar Polski, czy też już trzeci rok z rzędu z tego trofeum cieszyć się będą podopieczni Waldemara Wspaniałego. Szczerbaniuk. Teraz dobre przyjęcie Ignaczaka i kończy ze środka Damian Dacewicz. Idealnie teraz nagrał piłkę Wagnerowi Krzysztof Ignaczak, który marzy na pewno o powrocie do reprezentacji Polski. Chwali go za ten sezon Ireneusz Mazur. Mówi, że Krzysztof Ignaczak wciąż szuka swojego miejsca w polskiej siatkówce. A teraz Damian Dacewicz popisuje się asem serwisowym, to o czym już mówiłem. Od tego sezonu Damian Dacewicz zaczął zagrywać z wyskoku jeszcze rok temu, komentując mecze Polskiej Ligi Siatkówki. Mówiliśmy, że olimpijczyk z Atlanty właściwie wprowadza piłkę do gry. Teraz za namową Ireneusza Mazura, co Państwo teraz obserwowali, nie boi się zagrywać z wyskoku. Drugą zagrywkę popsuł remisowo w trzecim secie. Teraz Paweł Papkę sieje popłoch dziś tym elementem gry wśród przyjmujących Galaxii. Ponownie miał problemy Panas i przechodzącą piłkę wykorzystują
mistrzowie Polski. Takich błędów Galaxia nie może popełniać. Proszę spojrzeć, niewysoki, ale niezwykle skoczny Marek Kardosz wykorzystał błąd przyjęcia Galaxii. W polu zagrywki pozostaje Paweł Papke, Mostostal na prowadzenie. Zaryzykował, ale tym razem to się nie opłaciło. Paweł Papke wysyła piłkę w aut. Przystanie 4-4 w polu zagrywki Tomasz Kalnis. Mówiliśmy już o tym zawodniku sporo podczas piątkowej transmisji. Mówiliśmy także o tym, że właściwie po raz pierwszy w karierze tak ciężko trenował i przygotowywał się do sezonu. Ten poprzedni rok spędzony w Arabii Saudyjskiej, to niektórzy mówią, że to takie sportowe wakacje. No i trudno się temu dziwić. Wiadomo, jaka jest siła siatkówki Arabii Saudyjskiej. Teraz psuje Kalnis tę piłkę, ale trudno mieć do niego o to pretensje. No ta pozycja nie była najlepsza. Nie było tutaj tego nabiegu do ataku, właściwie wybijał się z miejsca. Musielak. Ignaczak, fatalne przyjęcie. No Jarosław Stancelewski zastygł przez chwilę, spojrzał na sędziów, bo bał się, że ta piłka została wysłana w aut. 7-4 prowadzi teraz zespół Mostostalu. I co ciekawe, o czas poprosił teraz Ireneusz Mazur. Nie czeka na ten ósmy punkt, na tą przerwę techniczną, bowiem już widzi, że te trzy punkty przewagi to jest niebezpieczna rzecz i chce przerwać jakby serię traconych z rzędu punktów. Waldemar Wspaniały troszeczkę teraz spokojniejszy. Nawet nie dyskutuje ze swoimi zawodnikami, to raczej oni sami ze sobą rozmawiają. To jest bardzo cenione przez trenerów i trenerzy często podkreślają, że jeśli zawodnicy dyskutują w tych przerwach, omawiają grę, poszczególne akcje, mobilizują się wzajemnie, to jest bardzo dobry objaw. To znaczy, że zawodnicy chcą grać, chcą walczyć o zwycięstwo. Tak teraz jest w zespole Mostostalu. Ta przegrana w drugim secie poszła w niepamięć. Złe przyjęcie Panasa. No i znowu w prosty sposób Galaxia oddaje piłkę swoim rywalom. Kardosz na skrzydło, Serafin, tak, bezproblemowo. Ładnie rozegrana akcja przez Kardosza, ale mógł zrobić z tą piłką co chciał rozgrywający zespołu mistrza kraju. I oto powtórka silnego ataku Serafina. Widzą Państwo na pojedynczym tylko bloku. No i niskiego przecież Grzegorza Wagnera. To nie mogło się inaczej skończyć. Przerwa techniczna 8-4 dla zespołu Mostostalu. Wczoraj, drodzy Państwo, poznaliśmy wyniki losowania europejskich pucharów, które odbyło się w Luksemburgu. Kibice Mostostalu i Galaxii już zapewne doskonale wiedzą. Wyniki losowania trzeba ocenić jako dobre. Galaxia w pucharze Top Teams Cup. Państwo teraz patrzą na statystykę. Galaxia w pucharze Top Teams Cup wylosowała słowacki Matador Puchow, a mistrzowie Polski siatkarze Mostostalu Azotów Kędzierzyn Koźle w walce o awans do Final Four Ligi Mistrzów zmierzą się z niemieckim Friedrichshafen. To drużyna, która wygrała m.in. w grupie wyjazdowy pojedynek z Lube Banka Maceratą, ale na pewno Niemcy są w zasięgu Mostostalu. I kto wie, czy nie będziemy świętować w tym roku awansu Mostostalu do Final Four Ligi Mistrzów, która wtedy, kto wie, czy nie odbyłaby się po polskim okrąglaku. W ogóle bardzo dobry sezon dla polskich drużyn w europejskich pucharach. Cieszył się z tego Kazimierz Pietrzyk. Nie tylko z dobrej gry Mostostalu, podkreślał, że aż 5 polskich drużyn awansowało do ćwierćfinałów europejskich rozgrywek. Teraz popatrzmy na wydarzenia w Wieluniu. Atakował Tomasz Kalnis. To powtórka jego ataku. 9-4 prowadzą w trzecim secie mistrzowie Polski. A wracając jeszcze do tych losowań, to się okazuje, że nie tylko trener Jerzy Engel ma szczęśliwą rękę i szczęście w losowaniu, ale także siatkówka. To, o czym mówił Bartek, możemy być zadowoleni z takich właśnie rywali. Są duże szanse, aby awansować do tych turniejów finałowych. Teraz popis piłkarskich umiejętności Grzegorza Wagnera, chociaż to uderzenie nogą nie uratowało całej sprawy. Nie było tam nikogo z tyłu, tak aby sięgnąć jeszcze tę piłkę. Zmiana w ekipie z Częstochowy. Tomasz Kalnis opuszcza boisko. Pojawia się Grzegorz Kokociński. Rośnie. Ta przewaga Mostostalu. 10-4 prowadzą już obrońcy trofeum.
Rafał Musielak. No i teraz Grzegorz Wagner uspokaja swoich partnerów. Chce ich pobudzić do gry. Jest na boisku w zespole Galaxy Sincha Rage. A zatem trenerzy Galaxy teraz chyba tym swoim podstawowym zawodnikom dają troszeczkę odpocząć. I Radosławowi Panasowi, i Tomasowi Kalnicowi, widząc jakby olbrzymią przewagę Mostostalu, i szukają jakichś innych rozwiązań. Kardosz ładnie na środek do Stancelewskiego, ale Jarosław Stancelewski nie skończył tego ataku. Robi to za to Wojciech Serafin. Marek Kardosz no ma duże pole manewru. Jak się nie udaje środkiem, to można zagrać na skrzydło. Ta piłka była w boisku. 11-5 prowadzi Mostostal. No słabszy okres gry teraz graczy z Częstochowy. Nie najlepsze przyjęcie zagrywki Ignaczaka. Jakimś cudem Grzegorz Wagner jeszcze zdołał wystawić tę piłkę swojemu partnerowi. Autowy blok i 12 punkt dla zespołu z Kędzierzyna Koźla. Duża przewaga, 12-5. Będzie jeszcze jedna zmiana w ekipie Galaxy na pozycji rozgrywającego. Pojawi się młody Jakub Oczko, zmienia na razie Grzegorza Wagnera. Grymasem opuścił plac gry Grzegorz Wagner. To, o czym mówiliśmy, jeżeli Galaxia chce zdobyć Puchar Polski, nie mogą środkowi wicemistrzów Polski nie kończyć ataków ze środka siatki. Teraz Sinisa Rejlić zdobył 6 punkt dla Galaxy. Zastąpił w tym trzecim secie. To właśnie powtórka jego ataku Radosława Panasa. Aktualny mistrz Jugosławii, ten tytuł w poprzednim sezonie w barwach budwańskiej Riviery Budwy wywalczył Rejlić. Wcześniej czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Jugosławii w barwach Wojwodiny. Nowy Sady, w tym mieście zresztą Rejlić się urodził. 13-6 w trzecim secie w polu zagrywki Marek Kardosz. Zobaczmy na zagrywkę rozgrywającego reprezentacji Słowacji, uczestnika ostatnich mistrzostw Europy, gdzie Polska zajęła 5 miejsce. Bąkiewicz miał problemy z przyjęciem. Krzysztof Ignaczak jako rozgrywający we współczesnej siatkówce często w tej roli musi występować libero. Rejlić podbity przez Kardosza. Z szóstej strefy Rafał Musielak. Czuwał tam Michał Bąkiewicz. I pomylił się teraz w prostej sytuacji Grzegorz Kokociński. Nie miał właściwie możliwości zakończyć punktowo tej akcji, ale przecież mógł chociaż trafić w boisko. Ten prosty błąd kosztuje już 14 punkt graczy Galaxy. W polu zagrywki pozostaje oglądany Marek Kardosz. Już chyba powoli mogą zacząć myśleć o kolejnym secie graczy Galaxy, choć nie przesądzajmy sprawy, bo w meczach między tymi drużynami naprawdę wszystko może się zdarzyć. Tym bardziej, że teraz 7 punkt zdobywa Sinisa Rejlić. A zagrywać będzie młody Jakub Oczko. Zobaczymy, jak poradzi sobie w polu zagrywki teraz 21-latek zespołu Galaxy. Piłka przechodząca, powracająca na stronę zespołu z Częstochowy. No i tego prezentu nie wykorzystuje Sinicza Rejić. A pierwszy sędzia tego spotkania pokazał przed chwilą, że ta akcja będzie powtórzona, obustronny błąd przy tej walce o piłkę na siatce. A zatem nie doliczamy żadnej drużynie punktu. Jeszcze raz Jakub Oczko. Palcami teraz przyjmował Rafał Musielak. Nie miał żadnych problemów z przyjęciem, no ale trudno się dziwić. Przy takiej zagrywce to jest 100% stracony punkt i skuteczna akcja rywali. Widzą Państwo, jak ładnie ze środka teraz zaatakował oglądany Robert Szczerbaniuk. Piękna wystawa Marka Kardosza. Wojciech Serafin. Bąkiewicz, dobre przyjęcie. Grzegorz Kokociński przedziera się z tym atakiem przez blok graczy Mostostalu. Nierówno skakali do tego bloku, szczególnie myślę tutaj o Robercie Szczerbaniuku, który w ogóle nie wyczuł tempa. I znowu Robert Szczerbaniuk. Tak, Marek Kardosz widzi teraz, że
ta gra środkiem przynosi efekty. Poza tym w ten sposób związuje jakby rozgrywający zespołu Mostostalu swoich rywali na środku siatki. Może wtedy rozegrać bezpiecznie następną akcję na skrzydło i tam będzie może jeden gracz, który będzie próbował blokować, a tak to ta przewaga Mostostalu rośnie i rośnie. Już 8 punktów, 16 do 8. No i mamy drugą przerwę techniczną. Myślę, że zawodnicy z Częstochowy są już myślami przy następnej partii, chociaż Ireneusz Mazur jeszcze nie rezygnuje i zachęca swoich graczy do walki, bo nawet jeżeli ten set ma być przegrany, to ma być przegrany po ciężkiej walce. Takie jest zadanie przede wszystkim tych młodych zawodników, którzy pojawili się na boisku. Mają zmęczyć siatkarzy Mostostalu, tak aby w kolejnym, czwartym secie powalczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych minutach. Widzą Państwo, bardzo skupiony Waldemar, wspaniały. Na pewno Mostostal jest małym faworytem tego finału, ale Galaxia zrobi wszystko, aby także zwyciężyć. Powrócił do gry Arkadiusz Gołaś, a więc mamy teraz dwóch brązowych medalistów Mistrzostw Świata Kadetów z Arabii Saudyjskiej, Gołasia i Oczkę na parkiecie, a zagrywa Robert Szczerbaniuk. 16 do 8 w trzecim secie. Teraz ponownie błąd przyjęcia zagrywki. Rejlicz oddał piłkę Kędzierzynianom, którzy nie kończą kontry. Teraz Galaxia. I potężnie Michał Bąkiewicz. Widzą Państwo reakcję Marka Kardosza, ale Kardosz jest spokojny, jest świadom swojej klasy i swoich kolegów w tym momencie tego meczu. 16 do 9 opanowali przebieg wydarzeń na parkiecie w Wieluniu, teraz mistrzowie Polski. 16 do 9, jeszcze walczą gracze Galaxii, podejmują ryzyko w polu zagrywki, ale popsuł teraz serw Arkadiusz Gołaść. To już jest bardzo duża przewaga, 17 do 9. To, co było do przewidzenia w końcówce, Waldemar Wspaniały zastąpił Kardosza, wszedł na plac gry Piotr Lipiński, a teraz spokojnie szykujący się do zagrywki Paweł Papke. Miał problemy z przyjęciem Rejlicz, oczko wystawiał gdzieś tam ze środka boiska i teraz ponownie kontrę wyprowadzają mistrzowie Polski. Odważnie na dwa zagrał Piotr Lipiński. Doskonałe wejście młodego, oglądanego teraz rozgrywającego. Proszę spojrzeć, powtórka jego ataku, a był to ewidentny błąd Marcina Nowaka, który zaspał na środku siatki, nie powinien pozwolić na takie zagranie. 18 do 9. A teraz proszę, rozpędzony Paweł Papke raz jeszcze udowodnił, że nieprzypadkowo zajął pierwsze miejsce wśród najlepiej zagrywających siatkarzy fazy grupowej Ligi Mistrzów. 19 do 9. O czas poprosił trener Ireneusz Mazur. Trochę mu chyba wstyd, że jego zawodnicy nie podejmują walki. Mówiłem już o tym, że zadaniem tych wchodzących, rezerwowych, którzy pojawili się na boisku, jest zmęczenie przeciwnika. Tymczasem ta przewaga Mostostalu jest przeogromna, rośnie, a właściwie gracze z Częstochowy teraz nie stawiają żadnego oporu. W żadnym elemencie nie próbują nawiązać walki. Stanęło coś w zespole z Częstochowy. Nie można powiedzieć, że ta partia jest dobra w wykonaniu graczy Galaxii, bo jest po prostu bardzo słaba. Popatrzmy na końcówkę tego trzeciego seta. Przypomnijmy, w tym finałowym spotkaniu mamy na razie remis 1-1 w setach. W polu zagrywki Paweł Papke. Wysoki wyrzut piłki. Mocno uderzył, ale trochę za daleko, za końcową linię boiska. A zatem 10 punkt na swoim koncie zapisują teraz zawodnicy z Częstochowy. Pojawia się na boisku Roland Dębończyk. No, jeden z bardziej doświadczonych zawodników Mostostalu. Od wielu, wielu lat w Kędzierzynie Koźlu zdobywał Mistrzostwo Polski trzykrotnie ze swoją drużyną. Ceniony jest za doświadczenie, za spokój, który potrafi wprowadzić w szeregi swojej drużyny. Zdarzało się już w poprzednich sezonach, że Waldemar Wspaniały czy inni prowadzący zespół Mostostalu sięgali po Rolanda Dębończyka w bardzo trudnych momentach i to przynosiło efekt. Złe teraz przyjęcie Synicz i Reicia. Wyprowadzają kontrę gracze Mostostalu. Serafin nie kończy jednak tego ataku.
Jakub Oczko zdecydował się na zagranie na prawe skrzydło do Kokocińskiego, chociaż tam na środku był już gotowy do ataku Marcin Nowak. Widzieli Państwo, markował swój atak. Nie udało się jednak zgubić bloku zespołu Mostostalu, ale był to blok autowy. Blok, który przyniósł punkt zespołowi z Częstochowy. Bąkiewicz szczęśliwie po taśmie. Ładne rozegranie teraz piłki do środkowego Jarosława Stancylewskiego. Efektowna akcja. Takie akcje lubimy oglądać. Świetna wystawa. Tylko pojedynczy blok Galaktyki. To było dużo, dużo za mało. Właściwie, drodzy Państwo, niemalże we wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła ten mecz jest wyrównany poza jednym, ale tym za to najważniejszym. Wyraźna przewaga mistrzów Polski w ataku. Widzieliśmy przecież niedawno ten atak Jarosława Stancylewskiego. Nie marnują takich okazji podopieczni Waldemara Wspaniałego, choć teraz również doskonale zaatakował Marcin Nowak. Teraz Nowak w polu zagrywki. Dobre przyjęcie Dębończyka i pomylił się w ataku Robert Szczerwaniuk. Ciekaw jestem, kogo desygnuje do gry na początku czwartej partii trener Ireneusz Mazur. Te ostatnie piłki, te ostatnie wymiany tego seta na pewno dadzą mu na to odpowiedź. Piotr Lipiński, niezbyt dokładne przyjęcie. Serafin poradził sobie, zaatakował w Rejlicia. Lubi mieć graczy z Jugosławii w swojej drużynie trener Ireneusz Mazur. W poprzednim sezonie pod Jasną Górą występował Bojan Konstantinowicz. Teraz do Częstochowy przeprowadził się Zmisza Rejlić. A Piotr Lipiński w polu zagrywki. 22 do 13. Nie jest to może aż taki knockout jak w tym ostatnim meczu ligowym, kiedy to mistrzowie Polski wygrali 25 do 8, ale jest to niezwykle, niezwykle wysoka przewaga. Teraz wynosi ona już 10 punktów. 23 do 13 w trzecim secie. Bartłomiej Soroka zastąpi Rafała Musielaka. Zmiana w drużynie obrońców Pucharu Polski. Waldemar Wspaniały najwyraźniej też oszczędza swoich podstawowych graczy, szykując jakby już swoją ekipę do tego następnego seta. Na pewno chciałby zakończyć w następnej partii całe finałowe spotkanie. Po tym zepsutym serwisie 14 punkt zapisuje na swoim koncie siatkarze z Częstochowy. Na Państwa ekranach Jakub Oczko. No, swoją przygodę z siatkówką zaczynał w BBTS-ie Bielsko-Biała. Dobrze teraz zagrał w bloku Grzegorz Kokociński. Bardzo uniwersalny zawodnik. Może grać na środku, może atakować. Bohater ostatniej akcji na Państwa ekranach. Jeszcze jedna zagrywka Jakuba Oczka. Serafin teraz przyjmował palcami. Ze środka Robert Szczerbaniuk. On nie pozostawił żadnych złudzeń swoim rywalom. 24 do 15 piłka setowa i kibice zespołu Skądzierzyna Koźla już skandują ostatnio. No i tak też może stać się w polu zagrywki Wojciech Serafin. Dzisiaj w bardzo dobrej formie. Zaryzykował i trafił. A zatem w pięknym, efektownym stylu kończy Wojciech Serafin tego trzeciego seta. 25 do 15 z olbrzymią przewagą po 20 minutach walki na boisku. To była najkrótsza partia w tej chwili. No i zobaczymy, jak losy tego spotkania potoczą się dalej. Częstochowianie nie mają nic do stracenia. Muszą na szale położyć wszystkie swoje umiejętności i spróbować jeszcze podjąć walkę. Na pewno wyjdą do tego następnego seta w swoim podstawowym, tym wyjściowym składzie z najmocniejszymi. Panasem być może pojawi się Damian Dacewicz, chociaż na razie nie zdejmuje bluzy dresowej, a zatem trudno powiedzieć. Oddajemy głos Rafałowi Wolskiemu, który będzie rozmawiać teraz z Ryszardem Boskim. Panie trenerze, drugi set był niezwykle emocjonujący. Galaktyka rozstrzygnęła go na swoją korzyść. Wydawało się, że ta partia będzie podobna, tymczasem 25 do 15. Bardzo duża przewaga Mostostalu. Jak to wytłumaczyć? No na pewno jest to zasługa zagrywki Mostostalu. Oni zagrywali naprawdę dobrze. Drużyna Częstochowa ma ogromne kłopoty z przyjęciem tej zagrywki. Jeżeli będą tak zagrywali mocno, Częstochowa nie poprawi przyjęcia, to może to, ten mecz się szybko skończyć. Czy Ireneusz Mazur, Pana zdaniem, ma jeszcze jakieś pole do manewru? Ja myślę, że
zespół częstochowy musi być przekonany o tym, że potrafi grać, bo pokazują momentami, że potrafią grać, a momentami stają i nikt nie gra. Także Ireneusz Mazur nie ma specjalnie pola, ponieważ jeżeli nie grają, to nie grają wszyscy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wracamy do naszych komentatorów. Ryszard Bosek zakłada, że częstochowianie jeszcze mogą podjąć walkę. Zobaczymy, czy te oczekiwania, także chyba państwa, bo chcielibyśmy oglądać zacięte spotkanie do samego końca, najlepiej pięciusetowe. No zobaczymy, czy te oczekiwania będą spełnione. Dużo tutaj zależy teraz od psychiki siatkarzy z Częstochowy, od tego, jak oni wyjdą na początku tego czwartego seta. Czy zaatakują dobrze dysponowanych dzisiaj graczy Mostostalu Azotów Kędzierzyn-Koźle. Waldemar Wspaniały, widzę, dosyć spokojny, jakby przekonany, że tego losy tego spotkania układają się po myśli jego zespołu i wszystko dobrze się skończy. Chociaż gdzieś tam w duchu czeka z utęsknieniem na ostatnią piłkę, na ten moment, kiedy będzie można podnieść trofeum, o które walczą dzisiaj zespoły. Ale poczekajmy, przed nami jeszcze kolejna partia. Na pewno od Tomasa Kalnica, którego widzieliśmy przed chwilą, bardzo dużo będzie teraz zależeć od jego skuteczności w ataku. No i Galakcja jest już na boisku razem z Grzegorzem Wagnerem, razem z Radosławem Panasem. Nie ma Damiana Dacewicza, jest Arkadiusz Gołaś. No i z tym środkowym bloku teraz spróbują częstochowianie powalczyć. Powrócił także do gry Radosław Panas, który zastąpił Sinisza Rejlicia. Waldemar Wspaniały nie zmienił składu. Oczywiście Marek Kardosz zastąpił na początku tego czwartego już seta Piotra Lipińskiego. Teraz ożywili się kibice w Wieluniu, bo to przecież set ostatniej szansy dla wicemistrzów Polski. Michał Bąkiewicz wykorzystał złe przyjęcie Mostostalu. Proszę spojrzeć na powtórkę. Pomylił się teraz w przyjęciu Wojciech Serafin i Marek Kardosz był bezradny. Teraz doskonale obsłużył Roberta Szczerbaniuka, który przynajmniej dziś w tym meczu takich prezentów nie marnuje. 1-1. W czwartym secie Robert Szczerbaniuk będzie zagrywał. Muszą poprawić przyjęcie gracze Ireneusza Mazura, bo inaczej ten mecz już zakończy się po tym secie, a Kędzierzynianie będą się po raz trzeci z rzędu cieszyć ze zdobycia Pucharu Polski. To przyjęcie było dalekie do doskonałości. Przez potrójny blok atakował Michał Bąkiewicz. Raz jeszcze, teraz bez bloku. Dobrze, Robert Szczerbaniuk. Nieporozumienie Kardosza ze Stantylewskim. Bąkiewicz ponownie w ataku i tak cieszy się urodzony w Piotrkowie Trybunalskim Michał Bąkiewicz. 2-1 prowadzi Galakcja. To raz jeszcze powtórka ataku Michała Bąkiewicza, a zagrywa Arkadiusz Gołaś. W tym elemencie zagrywki oglądanego Gołasia czeka jeszcze dużo pracy. Ma rezerwy w tym elemencie. To potwierdził teraz, oddając punkt mistrzom Polski. Rafał Musielak na państwa ekranach. Najbardziej wszechstronny siatkarz w talii Waldemara Wspaniałego. A teraz Paweł Papke. Tak doskonale dziś czujący się w polu zagrywki. Pomylił się. Pojawiły się nerwy wśród siatkarzy obu drużyn, psują zagrywki, bo przecież stawka tego meczu jest ogromna. Pierwsze rozstrzygnięcie sezonu 2001-2002. Puchar Polski. Tomasz Kalnic. Doskonale Rafał Musielak i kończy ze środka pozyskany z czarnych Radom Jarosław Stantylewski. Punkt za punkt w tym czwartym secie. Teraz Kędzierzynianie mają szansę odskoczyć na kilka punktów, bo w polu zagrywki niezwykle groźny Rafał Musielak. Krzysztof Ignaczak, niezłe przyjęcie byłego libero reprezentacji i jest punkt dla wicemistrzów Polski. A zagrywać będzie Michał Bąkiewicz. Michał Bąkiewicz to taki zawodnik, o którym mówi się, że kochają go kamery, bowiem jest niezwykle efektownym graczem. Jego wszystkie gesty to bardzo lubią kibice tej dyscypliny sportu. No nie zaatakował teraz Jarosław Stancelewski. To rozegranie akcji nie było najlepsze. Mają jeszcze jedną szansę. Siatkarze Mostostalu, walka o piłkę na siatce. Jeszcze jedna kontra i krają. Ignaczak na skrzydło teraz. No właściwie żaden gracz częstochowy nie zaatakował. Bał się podjęcia tego ryzyka i Panas i Kalnis.
Marcin Nowak ze skrzydła i udało się jakoś Marcinowi Nowakowi uderzyć tę piłkę tak, aby ona po bloku wyszła w aut, ale naprawdę z trudnej pozycji atakował Marcin Nowak. To trzeba mu oddać, że mimo tego potrójnego bloku ładnie teraz zachował się na siatce. Dwa punkty przewagi zespołu z Częstochowy. Michał Bąkiewicz w polu zagrywki. No dużo ciekawiej wygląda ten czwarty set od poprzedniego i teraz świetna zagrywka Bąkiewicza. Wojciech Serafin, który przecież w poprzednich partiach był niezawodny, jeśli chodzi o przyjęcie, teraz zupełnie się pogubił, ale ta piłka piekielnie mocno była uderzona przez Michała Bąkiewicza. Trzy punkty przewagi zespołu z Częstochowy. O czas poprosił teraz Waldemar Wspaniały. No, to są trzy punkty przewagi w poprzedniej partii. Właśnie w takim momencie o czas prosił Ireneusz Mazur. Teraz zrobił to trener mistrzów kraju i obrońców trofeum. No i jeśli tak dalej będzie gra układać się drużynie z Częstochowy, tym właśnie zawodnikom i tym trenerom, wówczas będziemy oglądać tego piątego ciekawego seta. Oto statystyki w ataku, zdecydowana przewaga Mostostalu. Tutaj Paweł Papke, niezwykle rzadko w ataku się mylący. 8-5, jeśli chodzi o punkty zdobyte z zagrywki. No i tylko jeśli chodzi o punkty zdobyte z błędu przeciwnika, to tutaj lepiej ta statystyka wygląda dla zespołu z Częstochowy. Oba zespoły powróciły już na boisko. Ciekawe, czy ta seria dobrych zagrywek Bąkiewicza zostanie przerwana. Teraz lekko taktycznie na Musielaka. Jeszcze walczą częstochowianie. Będzie powtórzona ta akcja. Marcin Nowak ma pretensje troszeczkę do sędziów teraz, bo uważa, że ta akcja powinna być kontynuowana. Tak, tutaj nie było błędu. Bardzo chytrze, dobrze nogą zagrał Marcin Nowak. Jak Państwo wiedzą, można grać każdą częścią ciała. Można w ten sposób interweniować, jeśli nie uda się piłki podbić ręką. 6-4 prowadzi Galaxia. Jarosław Stancelewski w polu zagrywki. Bardzo ważny moment tego meczu. Dobra zagrywka Stancelewskiego. Miał problemy z przyjęciem Michał Bąkiewicz. I proszę, kończy się to piątym punktem dla mistrzów Polski. Tomasz Kalnis na Państwa ekranach. Oglądają Państwo powtórkę jego ataku, a teraz ponownie Jarosław Stancelewski. Grzegorz Wagner niezbyt dokładną piłkę miał. Radosław Panas musiał odchylić się trochę do tyłu, ale tak doświadczony zawodnik potrafi poradzić sobie w takich sytuacjach. Proszę spojrzeć i po skosie atakując wyprowadził Galaxię ponownie na dwupunktowe prowadzenie. Marcin Nowak. Zbliża się pierwsza przerwa techniczna w czwartym secie. Dobra zagrywka Nowaka. Nieporozumienie Musielaka z Serafinem. Ale teraz przechodzącą piłkę błąd Galaxii bezlitośnie wykorzystuje oglądany Robert Szczerbaniuk. Proszę spojrzeć. I bezradny był tam w drugiej linii Marcin Nowak. Marek Kardosz. Punkt przewagi Galaxii. Przypomnijmy, 2-1 prowadzą w tym meczu mistrzowie Polski i są bliżej zdobycia po raz trzeci z rzędu Pucharu Polski, choć teraz pomylił się Marek Kardosz. 8-6, a więc mamy w czwartym secie pierwszą przerwę techniczną. Miał do siebie wielkie pretensje Marcin Nowak, bo tak dobrej zagrywce, kiedy ta piłka wracała na stronę zespołu z Częstochowy, wystarczyło tylko dobrze dograć piłkę do Grzegorza Wagnera, ale no, Marcinowi Nowakowi zupełnie to się nie udało i to była jego wina, jego stracony punkt, ale dwa punkty przewagi zespołu z Częstochowy. Lepiej wygląda teraz ta gra, jeśli chodzi o postawę zawodników Galaxii. Będziemy oglądać na pewno zaciętą walkę do końca tego spotkania. Częstochowianie jakby złapali drugi oddech, uwierzyli znowu w swoje możliwości. Im dłużej ten mecz będzie trwać, tym no jakby większe szanse, te zasoby kondycyjne chyba są większe u siatkarzy z Częstochowy. Oni mieli dzień przerwy, bo grali przecież spotkanie półfinałowe w piątek. Natomiast Mostostal po ciężkiej podróży wczoraj grał jeden mecz, dziś gra spotkanie finałowe, które zresztą nie jest rozgrywane wieczorem, tylko zaczęło się o 14:30. A
zatem tego czasu na odpoczynek nie było tak duży. Grzegorz Wagner. Bardzo dobra taktyczna zagrywka. Pogubili się teraz siatkarze Mostostalu. No ale nie wykorzystał tego prezentu Arkadiusz Gołaś. Blok. Domas Kalnis. No to była ważna wymiana dla Galaxii. No gdyby ten punkt był zdobyty przez Mostostal, to podejrzewam, że Arkadiusz Gołaś miałby do siebie duże pretensje, ale wszystko po myśli zespołu z Częstochowy się potoczyło. 9 do 6 prowadzi Galaxia. Grzegorz Wagner na Państwa ekranach zdobywał już Puchar Polski, ale w barwach Kutnika Kraków to było 12 lat temu. Teraz marzy o zdobyciu Pucharu Polski wraz z Galaxią. Paweł Papke. Nieskuteczny atak atakującego reprezentacji Polski. Galaxia, drodzy Państwo, ma już 4 punkty przewagi. A kibice myślą już o tie-breaku. Rafał Musielak. Paweł Papke ponownie do niego skierował piłkę. Marek Kardosz i przełamał się teraz. Paweł Papke. 10 do 7 to powtórka ataku po bloku Papkego w polu zagrywki Wojciech Serafin. Tak chwaliliśmy go na początku tego meczu. Ten set a troszeczkę słabszy, pomylił się kilka razy w przyjęciu, ale na pewno jeżeli dziś Mostostal zdobędzie Puchar Polski, Serafin będzie jednym z bohaterów tego meczu. Teraz wspaniała akcja Galaxii, podwójna krótka, którą zakończył Radosław Fana. Proszę spojrzeć, piękna akcja, wicemistrzów Polski i bezradny tutaj blok Kędzierzynia. Pana na Serafina. Bardzo często serwują na Serafina. Siatkarze Galaxii chcą zmęczyć przyjmującego Waldemara Wspaniałego. Teraz w natarciu Mostostal. Rafał Musielak, to jeszcze nie jest koniec. Kontra Galaxii, ale z kłopotami wyprowadzana, oddaje piłkę za darmo Gołaś. I teraz przebił się przez podwójny blok Rafał Musielak. Mostostal Galaxia w czwartym secie, 8 do 11. To była ładna, długa wymiana z wieloma obronami i atakami. Wygrana przez obrońców trofeum. 3 punkty przewagi Galaxii. Robert Szczerbaniuk teraz w polu zagrywki. Muszą uważać częstochowianie. Potrafi bardzo dobrze zagrywać Robert Szczerbaniuk. Podkręca jeszcze tą piłką, a jest taką zewnętrzną rotacją odchodzącą. Teraz nie było żadnych problemów. Dobrze teraz ta gra układa się siatkarzom z Częstochowy. Jest poprawione przyjęcie, dzięki temu Grzegorz Wagner może częściej rozgrywać piłkę do swoich środkowych. Widzieli Państwo teraz akcję Arkadiusza Gołasia i bezradność w obronie siatkarzy Mostostalu. Serafin Lipiński do Pawła Papkego. Papkę zablokowany, ale to jest out. Piłka wychodzi poza końcową linię boiska. 12 do 9 prowadzi Galaxia w czwartym secie finałowego spotkania o Puchar Polski siatkarzy. 2 do 1 w setach prowadzi Mostostal. Galaxia musi wygrać tego seta, aby toczyć walkę o zwycięstwo w całym meczu. Paweł Papke. Dobra dyspozycja tego siatkarza w polu zagrywki. Rzadko się myli. Grzegorz Wagner po tym nie najlepszym przyjęciu musiał biec do piłki na czwarty metr boiska, ale akcja zakończona pomyślnym atakiem z lewego skrzydła. Michał Bąkiewicz, ręce w geście triumfu. Widzieli Państwo doskonale to na powtórce. Piłka była w polu gry rywali. 13 do 9 prowadzi Galaxia. Tomasz Kalnic tym razem serwował na Musielaka i ze środka teraz świetnie Jarosław Stancelewski. Nie mieli szans tutaj w obronie gracze z Częstochowy. 3 punkty przewagi mają teraz siatkarze spod Jasnej Góry. W kierunku zagrywki zmierza Rafał Musielak. Na pewno na jego zagrywkę teraz bardzo liczy Waldemar Wspaniały, który marzy o tym, żeby ten mecz zakończył się jak najszybciej. O tym elemencie zmęczenia, o którym wspominaliśmy, nie można zapominać. Popsuł zagrywkę Rafał Musielak. Przewaga Galaxii wzrosła do 4 punktów. Na Państwa ekranach właśnie Rafał Musielak, a teraz już Michał Bąkiewicz. Wychowany Kresowi były siatkarz SMS-u na Serafina. Teraz Paweł Papke zdobywa 11 punkt dla mistrzów Polski.
Oto powtórka ataku Pawła Papkego, a w polu zagrywki Jarosław Stancylewski. Skupieni przyjmujący Galaxii. Panasz, Ignaczak, Bąkiewicz i schowany za nim tam Tomasz Kalni. Psuje zagrywkę Jarosław Stancylewski. Jesteśmy coraz bliżej, proszę Państwa, piątej partii, a co tu się będzie działo w Wieluniu w piątym secie, to trudno sobie wyobrazić. Kolejne starcie gigantów polskiej ligi siatkówki, drużyn, które od lat właściwie opanowały wszelkie trofea. Aktualni mistrzowie i wicemistrzowie kraju, teraz błąd, duży błąd Arkadiusza Gołasia. A szkoda, bo gdyby Arkadiusz Gołaś wykorzystał przechodzącą piłkę, wówczas Galaxia prowadziłaby już 16 do 11. Tak, to przewaga ponownie stopniała do 3 punktów. Piotr Lipiński. Czy odrobią jeszcze straty przed przerwą techniczną gracze Waldemara Wspaniałego? Aż błąd teraz Grzegorza Wagnera. Dwa proste błędy wicemistrzów kraju. Najpierw Gołaś nie wykorzystał tej piłki przechodzącej, a potem, proszę spojrzeć, tak doświadczony zawodnik, rutyniarz, jak można by powiedzieć o Wagnerze, oddał punkt mistrzom Polski. Piotr Lipiński, 15-13. Niezbyt dobre przyjęcie. Czy Panas? Tak, Panas doprowadza do przerwy technicznej, na którą wicemistrzowie Polski schodzą, prowadząc 16-13. To powtórka ataku przyjmującego Galaxii. Dwa proste błędy siatkarzy Częstochowy, no mogły dużo kosztować. Arkadiusz Gołasz, kiedy się zdecydował na zbicie tej przechodzącej piłki, no podjął niewłaściwą decyzję, bo ta piłka no była daleko, daleko za nim, musiał się cofać. Nie był dobrze ustawiony do tego ataku. Można było tę przechodzącą piłkę rozegrać po prostu na 3 i spokojnie wyprowadzić atak, choćby ze skrzydła czy ze środka. Tak jednak się nie stało, ale 3 punkty przewagi Częstochowy na tym etapie tego seta. To jest spora jakby zaliczka. Widzę teraz, że Tomasz Kalnis powoli chyba ma pewne problemy z mięśniami. Chyba łapią go jakieś skurcze, bo przez swojego masażystę jest teraz jeszcze obsługiwany. Dodatkowy masaż, który ma pomóc zmęczonym już mięśniom. Tomasz Kalnis zresztą już wcześniej odczuwał w niektórych spotkaniach tego typu dolegliwości. Mówiliśmy o tym, że to dla niego pierwszy tak ciężki, trudny sezon, a żeby zbudować tą dobrą kondycję, to trzeba przepracować przynajmniej 2 okresy przygotowawcze przed sezonami i wtedy zawodnicy zupełnie inaczej reagują na duże obciążenia. Wracamy do gry. Grzegorz Wagner, taktyczna zagrywka na Serafina, Lipiński na lewe skrzydło do Pawła Papkego. Piłka w polu. 14 punkt dla Mostostalu. Tu wszystko jeszcze może w tej partii się wydarzyć. Teraz muszą dobrze przyjąć zagrywkę Serafina częstochowianie. Zobaczymy, jaki wariant tej zagrywki wybierze Serafin. Przyjmował dobrze teraz Krzysztof Ignaczak. Kalnis, atak i blok w aut. Chociaż zadrżeli troszeczkę zawodnicy Galaxii, ta piłka po tym ataku wędrowała i upadła dosłownie tuż obok bocznej linii boiska. Radosław Panas, tradycyjnie, taktyczna zagrywka, teraz źle przyjęta przez Roberta Szczerbaniuka, który został automatycznie wyłączony z całej akcji swojej drużyny, ale cóż za niezrozumienie w ekipie z Częstochowy. No takich błędów naprawdę nie wolno popełniać. No teraz tutaj Marcin Nowak ma trochę pretensje do kolegi operatora, który no jakby uniemożliwił troszeczkę też, chcąc Państwu pokazać tę akcję do końca, interwencję zawodnikom z Częstochowy, no ale wszyscy wiemy, wszyscy mają równe jakby warunki tutaj, w tej samej hali gramy przecież. Robert Szczerbaniuk potężnie teraz uderzył, ale dobre przyjęcie Panasa i ze środka Arkadiusz Gołaś, lekko nie uderzał mocno, technicznie i 18 punkt na koncie Galaxii. Punkty przewagi wicemistrzów Polski, Arkadiusz Gołaś. Kibice już powoli tu myślą o tiebreaku, ale spokojnie. Kędzierzyn kilkakrotnie w tym sezonie pokazał wielką klasę, wychodził z wielkich opresji i na pewno ta przewaga jeszcze niczego nie gwarantuje. Dobrze przyjmował Musielak, on też atakuje.
Po palcach Grzegorza Wagnera nie miał żadnych wątpliwości Mirosław Sando. Przyznał się do tego Grzegorz Wagner. Atakował oglądany Musielak i przewaga Galaxii zmniejszyła się do 2 punktów. Teraz ważny moment, bo zagrywa Paweł Papkę. Nieźle przyjął Panas. Tomasz Kalnis. Pomylił się reprezentant Łotwy i trener Ireneusz Mazur. Prosi o czas, no bo przecież, drodzy Państwo, po przerwie technicznej Galaxia prowadziła 16-13. Teraz Mostostal jest już tylko punkt za siatkarzami z Częstochowy. Robi się gorąco, emocje sięgają powoli zenitu. Końcówka tego 4. seta będzie niezwykle interesująca. Większość kibiców tutaj zasiadających w tej ładnej hali sportowej w Wieluniu no liczy na sukces zespołu Galaxii. Widać m.in. prezes Kołaszewski, bardzo spokojnie obserwujący wydarzenia na boisku, ale gdzieś tam w duchu marzy o tym sukcesie. Oto statystyka. W ataku przewaga Mostostalu, także jeśli chodzi o punkty zdobyte z zagrywki, w bloku lepsza jest Galaxia. Remis, jeśli chodzi o błędy, po 33 popełnili siatkarze i jednej, i drugiej drużyny. 18-17 dla Galaxii. Paweł Papkę. Mocna piłka, Panas, złe przyjęcie. Grzegorz Wagner musi sposobem dolnym rozgrywać, ale wyśmienicie teraz Michał Bąkiewicz. No wyszli teraz z opresji siatkarze Galaxii. Trzeba to przyznać. Tu już był, widzą Państwo, trójblok Mostostalu. Dobrze wiedzieli, jak ta piłka będzie rozegrana, tylko w ten sposób Wagner mógł rozgrywać i fatalnie teraz psuje zagrywkę Tomasz Kalnis. No zupełnie mu się to nie udało. Piłka uderzyła w dół siatki. To jest duży błąd. Znowu punkt przewagi Galaxii. Rafał Musielak. Drżą teraz serca siatkarzy z Częstochowy. Wiedzą, że Musielak potrafi świetnie zaserwować. Ale Michał Bąkiewicz wyśmienicie przyjmował i kończy atak. Szybkie rozegranie piłki przez Grzegorza Wagnera. Zgubienie bloku Mostostalu. Był tylko tam w bloku Lipiński. Nie zdołał zatrzymać Michała Bąkiewicza. 20-18 dla Galaxii. Galaxia jest, proszę Państwa, teraz na fali. Są bliscy podopieczni Ireneusza Mazura, który teraz wprowadza do gry Bartosza Szcześniewskiego za Grzegorza Wagnera do prowadzenia do tej 5. partii, ale na pewno kibiców Galaxii martwi ten wyraźny kryzys Tomasza Kalnińca, który odczuwa teraz problemy, jest przemęczony tym ciężkim dla niego sezonem, a przecież bez jego dobrej gry przy przewadze Mostostalu na pozycjach przyjmujących i atakującego, bez dobrej gry Kalnińca w tym 5. secie ciężko będzie Galaxii pokonać Mostostal. Grzegorz Wagner zastępuje Bartosza Szcześniewskiego. Waldemar Wspaniały wprowadza do gry Bartłomieja Sorokę, opuszcza plac gry Wojciech Serafin, a zagrywać będzie Jarosław Stancelewski. Punkt przewagi wicemistrzów Polski. Bartłomiej Soroka obok Roberta Szczerbaniuka i Piotra Lipińskiego pod siatką będą starali się teraz ustawić szczelny blok. Popatrzmy na zagrywkę Jarosława Stancelewskiego. Odkrycie turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Sydney w Katowicach. Teraz Marcin Nowak. Utrzymują się 2 punkty przewagi Galaxii. Arkadiusz Gołaś zastępuje Ignaczaka. Michał Bąkiewicz w polu zagrywki, powrócił Wojciech Serafin za Bartłomieja Sorokę. A zagrywa Marcin Nowak. Tylko Aleksiej Kazakow i Stanisław Winejki są wyższymi siatkarzami od naszego oglądanego środkowego reprezentacji Polski, który tak dobrze grał podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Ostrawie. Dobra zagrywka Nowaka. Były problemy z przyjęciem po stronie mistrzów Polski. Teraz Galaxia ma szansę zakończyć kontrę, ale niezbyt dokładnie rozegrał Grzegorz Wagner. Mimo to z punktu 22 już cieszą się oglądani wicemistrzowie Polski. Proszę spojrzeć na powtórkę tej ostatniej akcji. Po dotknięciu piłki przez Wojciecha Serafina piłka dotknęła antenki. Kluczowe było doświadczenie, spryt boiskowy Radosława Panasa. No i widzą Państwo cieszących się kibiców zespołu z Częstochowy, ale trudno się im dziwić. Oni marzą o tym sukcesie. Po raz ostatni cieszyli się z Pucharu Polski w 1998 roku. Później przyszły tłuste lata zespołu z Kędzierzyna-Koźla.
No a ja wracam do tego doświadczenia i sprytu boiskowego Radosława Panasa. Niezwykle doświadczony zawodnik, wie co zrobić w tak trudnej sytuacji. Przecież to rozegranie piłki przez Wagnera no było bardzo złe. Ta piłka szła na siatkę i tylko w ten sposób Panas mógł uratować całą sprawę. Teraz pojawia się na boisku za Panasa Damian Dacewicz. Podwyższony blok zespołu Galaxii. W przodu teraz oprócz Wagnera jest Gołaś i Dacewicz. Marcin Nowak. Taktyczna zagrywka na Musielaka i sprytnie teraz Lipiński. Wyśmienicie zaskoczył Częstochowian. I powrotna zmiana. Znowu pojawia się na boisku Radosław Panas. A my Państwu prezentujemy jeszcze tą wspaniałą akcję Piotra Lipińskiego. On teraz wprowadzi piłkę do gry. 22 do 20 dla Galaxii. Czwarta partia w meczu 2 do 1 w setach dla Mostostalu i 23 punkt dla Częstochowian. No są bardzo, bardzo bliscy zwycięstwa w tym secie, a później gra zacznie się od nowa. O losach pucharu będzie decydować tiebreak, ale poczekajmy. Mostostal na pewno jeszcze nie będzie rezygnować. Grzegorz Wagner, dużo zależy od tej zagrywki. Duszan Kubica z problemami i Radosław Panas. Podwójne odbicie piłki, tak pokazują panowie sędziowie. Cieszyli się już wcześniej z tej piłki gracze z Częstochowy. O, tak drodzy Państwo, tutaj było przecież dwa razy uderzona piłka przez Lipińskiego, ale wracamy do gry 24 do 21. To była pierwsza piłka setowa. Chcieliby to już częstochowianie zakończyć, ale jeszcze muszą zdobyć jeden punkt. Druga piłka setowa dla Galaxii. W polu zagrywki Mostostalu Wojciech Serafin. Nie ma innego wyjścia. Musi zaryzykować. Musi zaskoczyć rywali trudną zagrywką. Wysoki wyrzut. Mocno uderzył. Złe przyjęcie. Nie, dobre przyjęcie, ale nie zrozumieli swoich intencji. Grzegorz Wagner i Arkadiusz Gołaś. Jak można było tego nie skończyć? No i reakcja trenerów Częstochowy. Przystanie 24 do 22. Proszę teraz o czas dla swoich zawodników. Ireneusz Mazur na pewno oglądał mecz Mostostalu w Lidze Mistrzów, kiedy to w Opolu w meczu z Olympiakosem podopieczni Waldemara Wspaniałego przegrywali w secie 18 do 24. Mimo to potrafili odrobić straty po zagrywkach Rafała Musielaka i profilaktycznie, widząc teraz, że te dwie piłki setowe zostały obronione, poprosił trener Galaxii o czas. To się tak wydaje prosto, bo trzeba przyjąć zagrywkę i po prostu wyprowadzić jeden atak. Ale trzeba zrozumieć graczy z Częstochowy. Oni tutaj dzisiaj walczą pod olbrzymią presją wyniku, oczekiwań. I to wszystko paraliżuje ich troszeczkę, te poczynania wszystkie na boisku. W tych ważnych momentach, w końcówkach nie wszyscy sobie dają radę. Podobnie, Piotrze, wyglądał ten środowy mecz w Top Team Scamp. Tam również Galaxia nie potrafiła szybko skończyć trzeciego seta. Teraz udaje się to Panasowi. Radosław Panas atakiem ze środka, na który pozwoliło dobre przyjęcie Galaxii. Proszę spojrzeć, powtórka ataku przyjmującego Galaxii doprowadził do piątej partii, a więc drodzy Państwo, największe emocje dopiero przed nami. Czy Galaxia przełamie serię, o czym już wielokrotnie mówiłem, serię 9 ligowych i pucharowych zwycięstw z Mostostalem, czy też siatkarze Kędzierzyna Koźle po raz trzeci z rzędu będą cieszyć się ze zdobycia Pucharu Polski. Kapitanowi obu drużyn Rafał Musielak i Marcin Nowak tuż koło naszego stanowiska ponownie losują strony, a kibice szykują się na wielkie, wielkie siatkarskie widowisko. Drodzy Państwo, chyba kibice będą obserwować tego piątego seta właściwie na stojąco. Emocje będą przeogromne. Jeszcze chwila i za chwilę zawodnicy pojawią się na boisku. Już odbyło się to losowanie. Już wiadomo, że zespoły zmieniają się stronami. Teraz po naszej prawej, a Państwa lewej stronie będą grać siatkarze z Mostostalu. Po drugiej stronie Galaxia. Ciekawie zapowiada się ten piąty set. Wszystko zaczyna się właściwie od początku. Mówiliśmy o tym, że tutaj pewnym plusem dla graczy z Częstochowy jest fakt, że spotkanie będzie trwać długo. Wtedy siatkarze z Kędzierzyna Koźla mogą poczuć się nieco zmęczeni. Ale czy tak też się stanie? O tym przekonamy się za chwilę.
Już za moment będziemy oddawać głos naszemu reporterowi, ale czekamy jeszcze, aż Marcin Prus, który został poproszony przez Rafała Wolskiego, pojawi się na naszym stanowisku. Już jest, a zatem oddajemy głos. Prosimy o rozmowę. Obok mnie Marcin Prus. Panie Marcinie, to nie jest dobra informacja dla zespołu chyba Mostostalu, że będzie piąty set. Ostatnio bardzo mało czasu na odpoczynek. Znaczy, gra zapowiada się bardzo ciekawie. Praktycznie wszystko zaczyna się od początku. Kibice na pewno z tego się bardzo cieszą. Ja cały czas wierzę w nasz zespół. Sądzę, że wygramy to spotkanie. Jak pan sądzi, co teraz trener Waldemar Wspaniały mówi zawodnikom? Zazwyczaj w takich momentach się nic nie mówi. Trzeba po prostu się skoncentrować. Prosi na pewno o to, żeby po prostu chłopacy grali jak najbardziej skoncentrowanie, żeby potrafili wykrzesać z siebie te odrobiny koncentracji, które zostają do rozstrzygnięcia meczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wracamy do naszych komentatorów. Marcin Prus stawiał dziś na zwycięstwo swoich kolegów 3-1. Wiemy, że już się pomylił. Przed nami, tak jak mówiliśmy, wielkie, wielkie widowisko. Pierwsze rozstrzygnięcie siatkarskiego sezonu już niedługo, za 15 minut myślę, że powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie cieszył się tu w gościnnym Wieloniu ze zdobycia Pucharu Polski. W dzisiejszym spotkaniu tym goniącym zespołem jest zespół Galaxii, bo to Mostostal prowadził 1-0, prowadził 2-1. Galaxia odrabia straty. Tutaj należą się słowa uznania siatkarzom z Częstochowy, że mimo tej presji wyniku, tych oczekiwań przeogromnych, przecież potrafili się zmobilizować, potrafili doprowadzić do wyrównania dzięki ich postawie. Dziś będziemy oglądać wspaniały piąty set, tiebreak. Publiczność wstaje z miejsca, zawodnicy pojawiają się na boisku, a zatem, drodzy Państwo, decydująca odsłona Pucharu Polski, Mostostal, Galaxia. Patrzymy na boisku i kto będzie pierwszy wprowadzać piłkę do gry. Na razie nie widzę ani po jednej, ani po drugiej stronie żadnego zawodnika z piłką poza linią 9 metra, a zatem musimy jeszcze poczekać. Losowanie, jak już mówiliśmy, wcześniej się odbyło i wiadomo, tak to gracze Galaxii rozpoczynają. Radosław Panas. No to jego doświadczenie zdecydowało również o tym, że udało im się zwyciężyć w tym czwartym secie. Numer 1 na koszulce. Dziś na pewno podstawowy gracz swojej ekipy. Dobre przyjęcie teraz Serafina Kardosz. Do Musielaka potężny atak z lewego skrzydła. Bezradny był teraz w obronie Krzysztof Ignaczek. A zatem pierwszy punkt w tym piątym secie zdobyty przez obrońców trofeum. Po drugiej stronie teraz Robert Szczerbaniuk. Zawsze niebezpieczny, kiedy staje w polu zagrywki. Olbrzymia koncentracja i napięcie po jednej i po drugiej stronie siatki wśród wszystkich zawodników. Robert Szczerbaniuk nie bał się zaryzykować. Ignaczek miał problemy z przyjęciem. Michał Bąkiewicz trafia w siatkę. Tak, sędziowie przerywają akcję. Nieczysto uderzona piłka przez zawodnika Galaxii. 2-0 prowadzi Mostostal. 2-0 prowadzi Mostostal. Myślę, proszę Państwa, że niezwykle ważna w tym piątym secie będzie postawa Tomasza Kalnińca. Zobaczymy, czy reprezentant Łotwy wytrzyma kondycyjnie trudy tego pojedynku, bo przecież ostatnio miał z tym problemy. Tak było również podczas ostatniego meczu między Galaxią i Mostostalem, kiedy również o jego losach w Częstochowie decydował tiebreak. Tomasz Kalnińc teraz po bloku Jarosława Stancelewskiego zdobył pierwszy w tiebreaku punkt dla wicemistrzów Polski. Popatrzmy na powtórkę, którą pokazuje Państwu nasz realizator Dariusz Kamiński. Nie mamy podstaw przypuszczać, żeby tak dobra obsada sędziowska popełniła błąd. Jarosław Stancelewski kończy. 3-1 prowadzą w tiebreaku mistrzowie Polski. Ten dobry początek, te dobre zakrywki, które odrzuciły troszeczkę graczy z Częstochowy od siatki, przyniosły tę dwupunktową przewagę. Paweł Papkę. Nie boją się na razie, jeśli chodzi o ryzykowną zagrywkę, nie boją się podjęcia tego ryzyka siatkarze z Kędzierzyna Koźla. Mają jeszcze jedną okazję, aby zaatakować gracze z Częstochowy, ale świetny blok teraz ustawili mistrzowie kraju i obrońcy Pucharu Polski. Bardzo dobrze zablokowany teraz był Michał Bąkiewicz. O czas poprosił teraz trener Ireneusz Mazur. No, trudno się dziwić szkoleniowcom Galaxii. 4-1 prowadzenie Mostostalu. Przypomnijmy, że to jest tiebreak. Rywalizacja toczy się do 15. Widzą Państwo poszczególne wyniki w setach. Ile ta walka trwała na boisku? Najdłuższa była ta druga partia, aż 29 minut. Niemal pół godziny walki na boisku, ale o tym wszystkim ci siatkarze, których dzisiaj oglądamy na parkiecie, muszą szybko zapomnieć. Wszystko zaczęło się od początku.
4-1 prowadzi Mostostal w piątym decydującym secie. Po tej przerwie, o którą poprosił Ireneusz Mazur, już gracze Galaxy są na boisku. Pojawiają się także wszyscy zawodnicy Mostostalu. Paweł Papke, on wprowadzi piłkę do gry. No i uciekła ta piłka Jarosławowi Stancelewskiemu. Byli bliscy już tego, aby kontynuować akcję siatkarze Mostostalu. Drugi punkt dla Galaxy, ale 4-2 prowadzi Mostostal. Nie zawodzi na razie Ireneusza Mazura Tomasz Kalnin. Ten siatkarz zdobył przed chwilą punkt. On zagrywa, ale teraz oddał punkt oglądany Kalnin z Mostostalowi. 5-2 to już jest w tiebreaku znacząca przewaga. Rafał Musiela. Dobrze przyjmował Radosław Panas. Grzegorz Wagner na lewe skrzydło do Bąkiewicza, który zostaje zablokowany przez Stancelewskiego i Serafina. Wyraźna przewaga mistrzów Polski w tiebreaku. Proszę spojrzeć, powtórka tego bloku podwójnego Kędzierzynian, którzy są coraz bliżej zdobycia obrony Pucharu Polski. W dwóch elementach teraz prym wiodą siatkarze Mostostalu. W zagrywce i w bloku. To właśnie w ten sposób została zbudowana ta przewaga Mostostalu. Zepsuta teraz zagrywka Musielaka, ale mógł sobie pozwolić na podjęcie ryzyka z tą przewagą. 6-3 prowadzi teraz Mostostal. Michał Bąkiewicz. No, ten tiebreak na razie nie jest dla niego udany. Dwa razy zablokowany. Teraz szczęśliwa zagrywka, piłka po taśmie przeszła na drugą stronę. No i nie ustawili bloku gracze z Częstochowy. Marcin Nowak ma trochę pretensje do swoich kolegów, że nie zdążyli jeszcze z interwencją. No ale ta piłka była tak mocno zbita, że tutaj nic nie można było naprawdę zdziałać. 7-3 prowadzi Mostostal. W polu zagrywki Jarosław Stancelewski. Autowa zagrywka Jarosława Stancelewskiego, wściekły oglądany Jarosław Stancelewski. Opuścił pole gry, wrócił do drugiej linii Duszan Kubica, a z drugiej strony zmiany. Bartosz Szcześniewski zastępuje nie po raz pierwszy w tym meczu pod siatką Grzegorza Wagnera. Do zagrywki szykuje się Marcin Nowak. No musi podjąć ryzyko, przewaga 3 punktów w tiebreaku jest bardzo znacząca. Kardosz. Świetnie zagrał ze Szczerbaniukiem Kardosz, ależ ucieszył się po tej akcji. Waldemar wspaniały, 8-4, a więc mamy krótką przerwę i zmianę stron. Na razie Piotrze zanosi się na to, że po raz 10 z rzędu wygra Mostostal z Galaxią, choć oczywiście podopieczni duetu gości jak Mazur na pewno jeszcze są dalece od składania broni. Będziemy tutaj oglądać walkę do samego końca, oglądają Państwo statystyki, a gracze z Częstochowy po prostu muszą wszystkie swoje umiejętności teraz zaprezentować, zagrać na maksa, jak to się mówi, bo tylko w ten sposób mogą powalczyć ze świetnie teraz dysponowanymi zawodnikami Mostostalu Azotów Kędzierzyn-Kość. Powrotna zmiana, Grzegorz Wagner jest na boisku, oczywiście rozgrywający, pojawia się w drużynie Galaxii. Marek Kardosz prowadzi piłkę do gry. Bardzo dobrze w tym piątym secie. Gracze Mostostalu zagrywają, przyjmują zagrywki i świetnie grają bloki. Radosław Panas, do niego teraz piłka była rozegrana przez Wagnera. Nie zakończył jednak swojego ataku. Kalnin z drugiej strony i zablokowany. Paweł Papke się cieszy. Bardzo dobrze odczytują teraz intencje Grzegorza Wagnera siatkarze z Kędzierzyna-Koźle. Nie dają się zaskoczyć, nadążają z blokiem. Czy to jest atak z lewego, czy z prawego skrzydła, zawsze tam są blokujący zawodnicy. Jeszcze raz piłkę do gry wprowadza Marek Kardosz na Panasa. Taktyczna zagrywka, Panas ma źle rozegraną piłkę, nie mógł uderzyć z całych sił. Kontra, ale wybroniona ta piłka przez graczy Galaxii. Decydujące momenty finału i Tomasz Kalnin przedarł się z tym atakiem przez blok rywali. 5 punkt na koncie Galaxii, ale Mostostal ma ich 9. Widzieli Państwo na tym ostatnim ujęciu, jak zmęczony jest już Tomasz Kalnin, ale na razie może na niego liczyć w tym 5. secie. Ireneusz Mazur psuje teraz zagrywkę Grzegorz Wagner. 10-5.
Grzegorz Wagner na Państwa ekranach, a z drugiej strony Wojciech Terafi. Bardzo ważny mecz dla tego zawodnika, wychowanek Mostostalu zastępuje szóstkę Sebastiana Świderskiego i rozgrywa dziś dobry mecz. Terafi. Ignaczak. Niezbyt dokładne przyjęcie Ignaczaka. I mistrzowie Polski, drodzy Państwo, prowadzą już w tym tiebreaku 11-5 i trener Ireneusz Mazur prosi o drugi czas. No nie chciałbym znaleźć się teraz w skórze Ireneusza Mazura czy Stanisława Gościniaka. Właściwie nie wiadomo, co powiedzieć w takim momencie zawodnikom. No ich przecież zachęcać do walki nie trzeba. Oni marzą o zwycięstwie w dzisiejszym spotkaniu, ale od początku ten tiebreak nie układał się siatkarzom z Częstochowy dobrze. Zawodnicy z Kędzierzyna Koźla od razu zagrywali bardzo mocno, ryzykowali zagrywką i to przyniosło efekty. Duża przewaga, 11-5. Ten czas, o który poprosił Ireneusz Mazur, dobiegł już końca. No i przycichła troszeczkę ta hala w Wieluniu, bowiem sympatycy częstochowskiej drużyny, którzy tutaj no, w przeważającej liczbie zasiadają na trybunach, zastanawiają się, co tu może się jeszcze zmienić. Chyba troszeczkę stracili wiarę w to, że Galakcja może jeszcze grać o zwycięstwo. Ale przecież zawodnicy po drugiej stronie siatki to także ludzie. Oni także się mylą, jak chociażby przed chwilą. Radosław Panas nie może zepsuć zagrywki. Bezpiecznie. Ignaczak. No, mogą wyprowadzić teraz kontrę częstochowianie. Druga linia, Radosław Panas, ale świetnie w obronie grają jeszcze siatkarze Mostostalu. Nie zdążył. Zabrakło po prostu miejsca Pawłowi Papkemu, by skutecznie interweniować. No, ale jednak jeszcze Galakcja walczy. No i teraz o czas prosi Waldemar Wspaniały, bo teraz dwa punkty z rzędu zdobyli siatkarze z Częstochowy. Paweł Papkę w pogoni za tą piłką wpadł na swojego byłego kolegę z reprezentacji obecnego tu na meczu, Grzegorza Szymańskiego, obecnie atakującego Skry Bełchatów. Drodzy Państwo, 11-7. Oto statystyka w tym momencie, proszę spojrzeć. Przewaga wyraźna, wyraźna Mostostalu w ataku. Jeden więcej mają na swoim koncie punktowy blok mistrzowie Polski i lepiej w tym meczu zagrywają. Teraz Radosław Panas. To już chyba ostatnia szansa dla siatkarzy z Częstochowy, żeby zdobyć Puchar Polski. Muszą zdobywać punkty przy własnym serwisie. Nie był to dobry blok młodych zawodników Częstochowy, Gołasia i Bąkiewicza. 12-7. Coraz bliżej obrony Pucharu Polski Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle. W kierunku pola zagrywki zmierza Robert Szczerbaniuk. Ignaczak, Panas, Bąkiewicz w skupieniu szykują się na przyjęcie zagrywki. Silna, ale autowa zagrywka Roberta Szczerbaniuka, a Ireneusz Mazur jeszcze motywuje swoich chłopaków do walki. Arkadiusz Gołaś będzie teraz wprowadzać piłkę do gry. Częstochowianie nie mogą już pozwolić sobie na żadne błędy. Zepsuta zagrywka, ale to było już widać we wstępnej fazie, jak ta piłka została wyrzucona, że Arkadiusz Gołaś gonił właściwie piłkę. Źle sobie ją wyrzucił. No i 13 punkt na swoim koncie zapisuje Mostostal. Jeszcze tylko 2 punkty i Mostostal będzie radować się z triumfu w tegorocznym Pucharze Polski. 13-8. Paweł Papkę. Nie najlepsze przyjęcie Bąkiewicza. Kalnis. Chytrze. Oszukał swoich rywali. Nie uderzał mocno. Udało mu się zdobyć 9 punkt. No ale teraz muszą przystąpić częstochowianie do zmasowanego ataku, bo tylko w ten sposób mogą wyrównać straty. Czy ustawią skuteczny blok podopieczni Ireneusza Mazura? Nie! Zaatakował obok bloku Marcina Nowaka cieszący się Jarosław Stancelewski. Drodzy Państwo, obserwujemy w Wieluniu pierwszą piłkę meczową dla Mostostalu. Czy obronią meczbola siatkarze Galakcji? Rafał Musielak w polu zagrywki. Piotr Lipiński zastąpił Marka Kardosza. On będzie mógł asystować, będzie miał szansę być
na parkiecie, kiedy Mostostal obroni Puchar Polski, co w tym momencie właśnie staje się faktem. Tak cieszą się, drodzy Państwo, siatkarze Mostostalu, którzy raz jeszcze pokazali swoją wielką klasę. Po raz trzeci z rzędu zdobyli Puchar Polski i to jest też niezwykle ważne w perspektywie zbliżających się play-off w Polskiej Lidze Siatkówki. Już po raz dziesiąty z rzędu pokonali, licząc mecze ligowe i pucharowe, swoich odwiecznych rywali z Częstochowy. Gratulacje dla triumfatorów, gratulacje także dla siatkarzy Galaxii, którzy dotarli do tego wielkiego finału. Ciekawe siatkarskie widowisko. Możemy się cieszyć z tego, że tutaj zawodnicy jednej i drugiej drużyny zrobili wszystko, aby było dużo emocji. Takie emocje oglądaliśmy. 5 zaciętych setów, chociaż w jednej partii no, przewaga Mostostalu była znacząca. Trzeba przyznać, że kluczem do sukcesu zespołu Mostostalu jest na pewno ten stabilny skład, który nie zmienia się tak drastycznie, jak to chociażby dzieje się w zespole z Częstochowy. Od wielu sezonów ci zawodnicy razem grają, są już bardzo dobrze zgrani. No i ta świetna zagrywka na początku tiebreaka to był klucz, który poprowadził cały zespół później do zwycięstwa. Oglądają jeszcze Państwo te wspaniałe obrazki. Wielka radość graczy z Kędzierzyna Koźla, którzy teraz dziękują swoim kibicom. Kibice za to są bardzo wdzięczni swoim bohaterom za ten wspaniały sukces. No a cóż, Galaxia musi poczekać na kolejną okazję, aby jednak spróbować przełamać passę. Mostostalu dopiero za rok, być może w następnym finale znowu te dwa zespoły się zmierzą i widzą Państwo, bardzo zmartwiony Krzysztof Iglaczak. Po raz kolejny się nie udało, 10 mecz z rzędu wygrał zespół Mostostalu, no i już chyba zespół z Częstochowy powoli może myśleć o teraz walce o krajowy prymat już w samych rozgrywkach ligowych, ale na pewno faworytami tych rozgrywek są siatkarze Mostostalu. Drodzy Państwo, oddajemy głos naszemu reporterowi, który będzie teraz rozmawiać ze szczęśliwym bardzo trenerem Waldemarem Wspaniałym. Już po tych uściskach i gratulacjach trener Wspaniały jest razem z naszym reporterem. Obok mnie wielki zwycięzca, trener Waldemar Wspaniały. Panie trenerze, chyba nie było tak łatwo jak w zeszłorocznym finale. A może bez przesady z tym wielkim zwycięzcą. Zwyciężył cały zespół, cały klub zwyciężył. Wyszedziła siatkówka, to co powiedziałem przed meczem. Ten mecz był godny tego finału, spotkały się dwa najlepsze zespoły. Wydaje mi się, że ten finał stał na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej się należy cieszyć i tym bardziej ja gratuluję chłopakom Częstochowi, Wielkowi, Staszkowi, że wspólnie razem stworzyliśmy takie widowisko. Jak pan motywuje swoich zawodników? Bo w trudnych momentach chyba nie ma innego zespołu, który radzi sobie tak dobrze jak pański. No wie pan, to są nasze jakieś tam tajemnice, które są w szatni. Natomiast ja myślę, że tu od kilku lat jest zespół, ludzie wchodzą, nowi potrafią się znaleźć. Jest po prostu kolektyw, atmosfera i na tym to wszystko polega. Wspólnie razem to robimy. Ja jak przychodząc 3 lata temu do Mostostalu powiedziałem, jeżeli zrobimy dobrą atmosferę, to będzie dobry zespół. I ten zespół jest według mnie bardzo dobry. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Tyle Waldemar Wspaniały, wielkie gratulacje. Dziękował trener Waldemar Wspaniały swoim przeciwnikom za wspólne stworzenie wielkiego widowiska. My również za nie dziękujemy. Państwo teraz obserwują końcowe statystyki finału Pucharu Polski. Proszę spojrzeć, to o czym wielokrotnie mówiliśmy w czasie całej transmisji. Wyraźna przewaga podopiecznych Waldemara Wspaniałego w ataku. Znakomicie dziś czuli się w polu zagrywki, podejmowali ryzyko. To się opłaciło. I dlatego teraz słyszą Państwo, że w hali gościnnego Wielunia cieszyć mogą się kibice z Kędzierzyna. A Rafał Wolski będzie rozmawiał teraz z pokonanym, smutnym dziś nieco trenerem Ireneuszem Mazurem. Bardzo prosimy. Panie Ireneuszu, nie udało się, ale mecz, piękne widowisko. Dla kibiców chyba nie mogło być nic lepszego niż 5 setów takiej walki. No tak, ale niestety wynik jest dla nas niekorzystny. I dlatego jest troszeczkę smutno, ponieważ właściwie byliśmy nieźle dysponowani. Brakło odrobinę szczęścia w pierwszym secie i później pewna konsekwencja działań. Wygrał zespół w tym dniu lepszy i dlatego gratuluję zespołowi z Mostostalu zdobycia Pucharu.
Teraz przed Galakcją nowe wyzwania, Liga, no i oczywiście 1/8 Pucharu, europejskich pucharów. Wczoraj było losowanie. Czy wasz przeciwnik, Puchow, to jest przeciwnik, który pana zadowala? Wie pan, na tym etapie to jest tak, że wszystkie zespoły są wyrównane i w tej chwili nie ma jak gdyby znaczenia, z którym zespołem się gra. Dla nas ma o tyle znaczenie, że nie będziemy jechać znowu ileś tam 16 czy 14 godzin, tylko troszeczkę krócej, i to pod tym względem jest korzystniej. Wylosowaliśmy taki zespół, jaki mamy, to jest po prostu losowanie. Zobaczymy, co sobą reprezentuje. Na razie nie mamy jeszcze materiałów o nich, ale być może w najbliższym czasie to będziemy. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Drodzy państwo, trzymamy oczywiście kciuki i za zespół Galaxii, aby udało się Galaxii awansować do finałowego turnieju Pucharu Top Teams. Trzymamy kciuki także za, już można powiedzieć, zdobywców Pucharu Polski, zespół Mostostalo Azotu w Kędzierzyn-Koźle. Niech ta walka w turnieju Final Four im się powiedzie. To najciekawsze fragmenty ostatniego piątego seta na państwa ekranach, a my czekamy na uroczystość wręczenia pucharów. Będzie wręczony oczywiście Puchar Polski, ale będą także nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. To wszystko tutaj już za moment. Uroczystość wręczenia pucharu już się rozpoczyna, będziemy mogli oglądać triumfatorów, a zatem zdobywców Pucharu Polski, siatkarzy Mostostalu Azotu w Kędzierzyn-Koźle. Nagroda finansowa 30 tysięcy złotych dla triumfatora. To wszystko dostanie się w ręce zdobywców Pucharu Polski, siatkarzy Mostostalu Azotu w Kędzierzyn-Koźle. Kibice Częstochowy oczywiście zmartwieni, bo Galaxia przegrała po raz 10 z rzędu, ale oni mogą naprawdę się pocieszać, bo mimo że Galaxia przegrywa z Mostostalem, to jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Proszę zwrócić uwagę, że dwa ostatnie prestiżowe pojedynki między tymi rywalami kończyły się po 5 setach. Widzą państwo ten symboliczny czek, to jest nagroda finansowa dla triumfatorów, a prezes Sonsara wręcza teraz kapitanowi zespołu Mostostalu, Rafałowi Musielakowi, to okazałe trofeum, gest zwycięstwa. Oglądają państwo triumfatorów tegorocznych rozgrywek o Puchar Polski w męskiej siatkówce. Zmartwiony Marcin Nowak po tym powrocie z Italii. Nie udało się sięgnąć po te jedne z najważniejszych trofeów. Raz jeszcze brawa od wspaniałych kibiców w Wieluniu, którym również musimy złożyć na koniec gratulacje za wspaniałe zachowanie podczas tej trzydniowej imprezy. Gratulują siatkarzom z Kędzierzyna Rafał Musielak, kapitan na państwa ekranach. Teraz przyjmuje gratulacje od całej drużyny prezes Kazimierz Pietrzyk, Andrzej Kubacki, siatkarze rezerwowi Marcin Prus i Waldemar Wspaniały. Tak cieszą się z kolejnego trofeum Mistrzowie Polski. Drodzy państwo, żegnamy się z gościnnego Wielunia. Jeszcze Puchar Polski w dłoniach trenera Waldemara Wspaniałego, a wszystkim sympatykom siatkówki za uwagę dziękuję bardzo serdecznie. Bartosz Heller i Piotr Dębowski. Do zobaczenia. Do usłyszenia.